Zajmujemy miejsca. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności, w naszym sprawdzeniu kworum. Proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiamy obrady. Teraz rozpoczynamy punkt pod tytułem Budżet Miasta Krakowa na rok 2013, druk nr 1032. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Pierwsze czytanie odbyliśmy 5 grudnia. Autopoprawkę dostarczono 7 grudnia oraz druga poprawka 18 grudnia. Dostarczono też 100 poprawek w tej sprawie. Mamy opinię Komisji Budżetowa wraz z autopoprawką, infrastruktury pozytywna, mienie i przedsiębiorczości pozytywna, planowanie przestrzennego i środowiska pozytywna, Komisja Edukacji wstrzymała się, Komisja Zdrowia i Profilaktyki pozytywna, Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków negatywna w zakresie merytorycznego działania Komisji, Komisja Praworządności pozytywna, Rodziny Polityki Społecznej pozytywna, Komisja do spraw wykorzystania funduszy Unii Europejskiej pozytywna, Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej pozytywna, Rozwój Innowacji pozytywna, Reforma Ustroju Samorządowego pozytywna wraz z autopoprawką, Mieszkalnictwa pozytywna. To tyle jeśli chodzi o poprawki. Otwieram dyskusję, czy w sprawie treści poprawek, autopoprawek. Pan skarbnik, bardzo proszę. Przypomnę, dyskusja dotyczy poprawek i autopoprawek do tego grupy. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado Społecznego Kujawskiego Miasta Krakowa, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Krakowa, jak każda Rada Jednostki Samorządu Terytorialnego, przed głosowaniem projektu uchwały budżetowej powinna zostać zapoznana z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu uchwały budżetowej i też teraz, jeśli Pan Przewodniczący uważa, że w tym momencie jest to możliwe, chciałbym przedstawić w imieniu Pana Prezydenta. Otóż Pan Prezydent w dniu wczorajszym otrzymał pismo od Pana Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Pana Janusza Kota, w załączeniu którego przedstawione są dwie opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2012. Pierwsza opinia dotyczy zaopiniowania uchwały budżetowej Miasta Krakowa na rok 2013, a druga opinia dotyczy opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa. Pozwolę sobie przeczytać tę opinię, bo spełnia ustawowy wymóg związany z świadomością Państwa Radnych dotyczących głosowania tego aktu prawnego. Działając na podstawie, tu wymieniona jest podstawa prawna, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach przewodniczącym Mirosław Różnicko,
członkowie Krzysztof Surówka oraz Piotr Józefczyk po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej miasta Krakowa na rok 2013 postanowił pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej miasta Krakowa na rok 2013. Uzasadnienie w dniu 15 listopada 2012 do Regionalnego Obrachunkowie w Krakowie składano projekt uchwały budżetowej miasta Krakowa na rok 2013. Analiza przekazanego do rejestru dokumentu skłania do wniosku, że projekt uchwały budżetowej opracowany został w sposób zgodny z wymogami prawa obowiązującego w powyższym przedmiocie. Struktura uchwały budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Zaplanowane dochody budżetu co do ich wysokości i źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie z ustawami. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne, w tym zadania własne obowiązkowe i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W przedłożonym projekcie zachowano relacje planowanych wydatków bieżących do planowanych dochodów bieżących zgodnie z wymogiem artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Projektowane ustalenie budżetu, nie ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanego projektu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie podstawowych wielkości budżetu z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych aktualnie przedsięwzięć wieloletnich z artykułu 231 ustawy o finansach publicznych. Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami artykułu 212 wymienionej ustawy. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Jeśli pan przewodniczący nie widzi nic zdrożnego, przedstawiłbym również opinię związanego z projektem budżetu. Opinię nie widzę nic zdrożnego. Wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodniczący Mirosław Lewuczko, członkowie Krzysztof Surówka i Piotr Zepczyk po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. Uzasadnienie w dniu 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 opracowany przez prezydenta miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. W wyniku analizy przedłożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej kompletu dokumentu skoro wykonujący ustalił, co następuje. Projekt uchwały został sporządzony z dochowaniem wymogów w zakresie szczegółowości ustalonej artykułem 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozę kwoty długu załącznik numer 2 do projektu, która została sporządzona na lata 2013 do 2052. Obejmuje zatem okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych planowanych do osiągnięcia zobowiązań, gdzie wykazano, że spłata ta nastąpi ostatecznie w roku 2049. Skład wskazuje, że zgodnie z artykułem 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania. Niejasne jest zatem, dlaczego przedłożony projekt w zakresie prognozy kwoty długu obejmuje również lata 2050 do 2052. Od razu wyjaśnię, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Otóż lata 2050-2052 to jest załącznik dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w zakresie kosztów budowy utrzymania Centrum Obsługi Inwestora, które państwo radni w prognozie na rok 2012 umieścili z tym okresem realizacji tego partnerstwa do roku 2052. To wyjaśnienie zostanie przez pana prezydenta złożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po drugie, z przedłożonego projektu wynika, że wysokość długu, a również łączne obciążenie budżetu miasta Krakowa spłatami długu w roku 2013 nie przekroczy obowiązujących limitów zadłużenia określonych przepisami artykułu 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
które na podstawie artykułu 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zostały utrzymane w mocy do 31 grudnia 2013. Przedstawiona przez miasto Kraków prognoza kwoty długu wykazuje, że począwszy od roku 2014 zachowana zostaje relacja, o której mowa w artykule 243 z uwzględnieniem artykułu 244 ustawy 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, wskazując dla każdego wymienionego przedsięwzięcia dane i limity, o których stanowi artykuł 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wątpliwości składu wzbudził zapis załącznika nr 3 części B, punkt 1 projektowania uchwały, gdzie wprowadzono dodatkowy limit zobowiązań dla roku 2015. Zgodnie z artykułem 226 ust. 3 punkt 5 ustawy o finansach publicznych dla każdego przedsięwzięcia określa się jeden limit zobowiązań. W ocenie składu limit ten w przedmiotowym przypadku przewidziany w kolumnie 6 załącznika należy wiązać z upoważnieniami do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 projektowanej uchwały, co stanowi realizację przepisów artykułu 228 w związku z artykułem 226 ust. 3 punkt 5 ustawy o finansach publicznych. Zamieszczenie w prognozie finansowej drugiego limitu zobowiązań tylko dla roku 2015 może budzić wątpliwości, czy jest to niejako dodatkowy limit dla obciążania zobowiązaniami roku 2015, czy też, co w ocenie składu jest niedopuszczalny, przedkładany projekt przewiduje udzielenie upoważnienia dla prezydenta miasta Krakowa do zaciągania dodatkowych zobowiązań z zawierania umów w roku 2015. W ocenie składu zapisy te powinny być doprecyzowane przy podjęciu uchwały przez Radę Miasta Krakowa. Uwzględniając powyższe, jak również przepis artykułu 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, skład orzekający postanowił jak we wstępie. Jeśli chodzi o ten punkt trzeci, wątpliwości składu orzekającego zostaną one wyjaśnione przez pana prezydenta. Wyjaśnienia dla Regionalnej Izby Obrachunkowej po prostu nastąpił błąd techniczny. Za roku 2015 jest jeden ujęty w kolumnie ogółem limit zobowiązań, natomiast ten, na który zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, w szczególności skład orzekający, po prostu wynikł z błędu maszynowego, błędu komputerowego. Po prostu odsłonił rok 2015 w części, która składała się na tą całość. Stąd też te wyjaśnienia proszę o ich przyjęcie i te wyjaśnienia zostaną przedstawione w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pomimo tych właśnie uwag zaopiniowała, tak jak już mówiłem na wstępie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie rozumiem, otrzymamy też opinię Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej. W imieniu pana prezydenta rozumiem tyle. Kluby nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Mówię o budżecie i w sprawie poprawy oczywiście. Pan radny Piekus, tak? Bardzo proszę. Najpierw przeprowadzimy pierwszą turę odpowiedzi po tej stronie prezydenckiej. Jeżeli to nie będzie wystarczające, zrobimy drugą turę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałem zabrać głos w sprawie zgłoszonych przeze mnie poprawek, one zresztą corocznie praktycznie są te same. Chciałem jeszcze raz podkreślić wagę inwestycji takich jak budowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulicy Kosmorzowskiej i Bulwarowej, gdzie stworzone jest niebezpieczeństwo dla mieszkańców, rondo Hipokratesa i też związane z uratowaniem życia, wolontaryjna grupa Ekwadra, która posiada motocykle ratunkowe, rowery dostała od miasta, natomiast brak jest możliwości tego funkcjonowania w pełnym zakresie. Dzieje się to tylko w przypadku do przypadku, bo taki jest wolontariat. Drugi temat to są z nowej buty ośrodki kultury, czyli NCK, któremu brakuje 600 tysięcy złotych, ośrodek kultury Nowida 430 tysięcy, NDK Kalinowe 134 tysiące złotych. Kolejna sprawa, to chciałem zwrócić uwagę na przygotowania do zagospodarowania energii i wód termalnych na terenie Krakowa, szczególnie przy Lasie Dusieckiej. To też również wymaga działań, które by umożliwiły wykorzystanie
szczególnie gdzie mamy kłopoty z niską emisją i możliwości rozwinięcia między innymi nowej hutu w tym kierunku również. Kolejna sprawa dość istotna. Moja poprawka krótko sygnalizuje problem, natomiast oczywiście większość rady zdecyduje. Mam wątpliwości co do rozpoczęcia realizacji inwestycji linii tramwajowej Krakowsko-Szybkiego Tramwaju na linii Lipska-Wielicka. Rozpoczęcie tej inwestycji oznacza zaangażowanie 300 milionów złotych na przestrzeni kilku lat. Natomiast według naszej wiedzy radnych, według studium, pracach nad studium jest alternatywa co najmniej kilka razy tańsza, przejście przez Zabłocie. W związku z tym, że mamy pozytywną sytuację finansową, należy rozważyć jednak ten problem, żebyśmy nie zrobili kroku w niewłaściwym kierunku. I jeszcze druga też sprawa inwestycyjna, już podnosiłem sprawę, chodzi o przebudowę ulicy Pajęczej. No, protestują mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej ulicy, protestują mieszkańcy, którzy boją się, że będzie to droga, która tworzy zabudowę na wzgórzu Świętej Bronisławy i Sikorniku, zabudowę deweloperską. I proponuję, żeby te pieniądze przeznaczyć, zrezygnować z tej inwestycji i przeznaczyć ją na niską emisję, czyli jeden z największych problemów miasta. I ostatnia poprawka dotyczy promocji linii lotniczych Wiamer. No mam wątpliwości, żeby przekazywać publiczne pieniądze na prywatną spółkę w wysokości 1 000 000 zł. Jest to tak zapisane, że wydaje się, że będzie podważone. Ja wiem, że niektóre gminy w Polsce wykorzystują środki publiczne do promocji połączeń, ale nie robią w ten sam sposób, taki, jak to jest zapisane w projekcie budżetu. Auto poprawca pana prezydenta. I te pieniądze proponuję przeznaczyć na zwiększenie nadwyżki budżetu miasta Krakowa 1 000 000 zł. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na program OZE dla Krakowa, czyli związany z odnawialnymi źródłami energii. Wydaje się, że jest to też potrzeba w chwili, tym bardziej, że są środki zewnętrzne, które będziemy zawsze. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, potem pan Jarski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja chciałam dzisiaj z tego miejsca serdecznie prosić kolegów z Platformy Obywatelskiej, że podobnie jak w ubiegłym roku pochylili się nad potrzebami naszych dzieci, nad zajęciami w młodzieżowych domach kultury. W zeszłym roku udało nam się osiągnąć konsensus. Bardzo proszę, żeby w tym roku również miała miejsce taka sytuacja. Pragnę państwu przypomnieć, że nic się nie zmieniło. Dalej w naszych szkołach nie są realizowane zajęcia dodatkowe dzieci, takie, które rozwijają zainteresowania, takie, które inwestują w talenty naszych dzieci. Tę lukę tylko i wyłącznie mogą zapełnić zajęcia w młodzieżowych domach kultury. W młodzieżowych domach kultury, w których za zajęcia nie pobiera się opłat od dzieci. Jeżeli zlikwidujemy te zajęcia, a większość z nich będzie musiała być zlikwidowana, bo już raz to mówiłam, to jest karny budżet. To jest karny budżet dla młodzieżowych domów kultury, które i dla ludzi, którzy posyłają dzieci na zajęcia dla młodzieżowych domów kultury. Nie zgodziliśmy się na zmianę instytucji, na instytucje kultury. Młodzieżowe domy kultury zatem zostały ukarane. Obcięcia budżetowe są tak znaczne, że na pewno nie będą w stanie wykonywać swojego zadania, nie tylko, że w dotychczasowej formie, ale zdecydowanie staną się takimi kadłubowymi instytucjami. Te młodzieżowe domy kultury pozwalają dzisiaj na to, żeby dzieci obojętnie z jakiej rodziny,
obojętnie o jakim statusie ekonomicznym, żeby naprawdę mogły rozwijać swoje możliwości. Ja chcę tylko jeszcze raz powiedzieć, bo usłyszę za chwilę, że w szkołach są zajęcia dodatkowe. One nie są wystarczające, są to tylko zajęcia w ramach godzin, tak zwanych godzin karcianki. One głównie służą temu, żeby realizować zarządzenie do dzieci, takie, które mówi o tym, że trzeba różnego rodzaju potrzeby dzieci wynikające z przeróżnych sytuacji i tych złych, i tych wyjątkowych realizować. Chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli zlikwidujemy Młodzieżowe Domy Kultury, to podobnie jak w raporcie o dostępności do przedszkoli dzieci w tej chwili w całej Polsce, piszemy się w realizację czegoś, co nazywa się dyskryminacją dzieci z rodzin ubogich i stosowaniem przymusu ekonomicznego. Ja mam nadzieję, że w mieście Krakowie takiej sytuacji nie będzie. Druga sprawa, o którą chciałabym Państwa bardzo prosić, a która jest również w naszych poprawkach klubowych i w moich, to jest kolejna prośba o to, żeby nie karać tym razem szkół. Szkół, które mają jeszcze do tej pory stołówki działające według starych zasad, według zasad tradycyjnych. Te stołówki, które pozwalają na to, żeby dzieci zdrowo się odżywiały, żeby bardzo wiele dzieci mogło biednych z tych stołówek korzystać. Wystarczy, proszę Państwa, przesunąć pieniądze czyli z naszego zintegrowanego systemu zarządzania oświatą, a które uważam, że są zupełnie niepotrzebne, wyrzucane, bo mamy CEO, to mówię z uporem maniaka, mamy CEO, wystarczy nam CEO. Ale nie wnoszę tutaj o likwidację zupełnie z SZO, wnoszę tylko o przesunięcie miliona złotych z asysty na te stołówki. My jeszcze nie wiemy, jakie, nie mamy badań odpowiednich, które by stwierdziły, jakie są skutki w tej chwili wprowadzenia cateringu, aliencji do szkół. Wiemy na pewno jednak, że kwoty za te posiłki w stołówkach według cateringowych systemów czy aliencyjnych są dużo droższe. Bardzo proszę, żebyście Państwo na to popatrzyli i potraktowali to, co do tej pory się stało jako pilotaż, a w tym momencie jednak postanowili, że przynajmniej do czasu takich badań, takich wyników, analizy tego, jak wygląda w tej chwili zmiana prowadzenia stołówek, żebyście zaprzestali pomysłu na likwidację tychże stołówek. Jeżeli nie zostaną przesunięte środki na szkoły, które prowadzą stołówki według tradycyjnego systemu, to zostaną zmuszeni dyrektorzy oczywiście do likwidacji stołówek. Tylko czemu ma to służyć? Proszę Państwa, chcę na koniec powiedzieć, że to jest nieprawda, że nie ma pieniędzy w edukacji, na edukację. Już kończę. Uważam, że pieniądze są i będę tak uważała dopóki zgodnie z tym pasem, który tam jest, że nie patrzymy na to, że trzeba nam w dzisiejszych czasach, kryzysu chleba, ale organizujemy igrzyska. Dopóki są panagremie typu smocze sfery, czy budowy centrum rugby, czy jeszcze inne rzeczy, poszczególnych ulic, poszczególnych lata i pan prezydent
konsekwentnie nie realizuje tej uchwały, nie przedkładają, nie przedstawiając do projektu budżetu ulic, które miały zapisany czas realizacji każdy w roku 2013. Oczywiście też w moich poprawkach jest kilka ulic, m.in. ulica Machanie, z której w 2008-2007 znajdowała się w budżecie miasta i nie była realizowana. Również w ubiegłym roku też nie została zrealizowana, a co więcej, w wieloletnim planie finansowym została wyrzucona z 2014 na 2018. Takich ulic jest kilka wśród moich poprawek. Natomiast ja myślę, że istotne też jest przybudowa ulicy Barz, która ma to znaczenie dla rozwiązań komunikacyjnych, dla osiedla gminy i dla bezpieczeństwa przechodniów, które brakuje chodników. To jest nieduża kwota, 50 tysięcy złotych, która umożliwi przygotowanie chodników i umożliwi wydłużenie linii autobusowej dla tego osiedla. Wnioskuję również o budowę boisk sportowych przy szkołach, gdzie jak wiemy z infrastrukturą sportową jest w Krakowie nie najlepiej, a często zajęcia wychowania fizycznego dla najmłodszych dzieci odbywają się na korytarzach zamiast na sali gimnastycznej czy też na tych boiskach przyszkolnych. Zwracam również uwagę, że wśród moich poprawek, to była jedyna z 12 poprawek w zeszłym roku, która została przez Państwa przyjęta, było to wówczas 10 tysięcy na 2015. W tym roku również wnioskuję taką poprawkę, dlatego że jest to inicjatywa klasycznie obywatelska. Mieszkańskiego osiedla, osiedla Stopniki wymyślili, a w szczególności pan Sanito Cisło, człowiek, który wyszedł, że tak powiem, z jego zawirowania rzeczowego, wymyślił ten bieg. Niewielu wówczas w tym biegu wierzyło. Dzisiaj jest już, będzie 8. edycja tego biegu. Bieg jest międzynarodowym biegiem. Kilka tysięcy, już ponad 1000 uczestników bierze udział w tym biegu. Dlatego myślę, że takie inicjatywy obywatelskie należy popierać. Jest to bieg stopnicki imieniu Jana Pawła II. Znowu budżetu miasta nie znalazło się na to pieniądze. Oprócz tego w moich poprawkach wnioskuję o zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, program pozyskiwania mieszkań, a także program przyjazdu młodzieży licealnej na Kresie Wschodniej. Również w poprzedniej kadencji nasza inicjatywa, to jest inicjatywa Rady Miasta Krakowa, porozumienie z dyrektorem gimnazjum nr 1, została przez Radę przyjęta. Program wyjazdu dzieci gimnazjalnych na Kresy. Chciałbym i wnioskuję o to, aby ten program został rozszerzony również o młodzież licealną, tym bardziej, że bardzo pozytywne opinie i wnioski spływają po tych wyjazdach dotyczące rozwoju i kulturalnego i wiedzy historycznej i poznawczej w młodzieży gimnazjalnej. Chciałbym, aby taki program również w Krakowie mógł funkcjonować na poziomie liceum. Kolejny wniosek dotyczący przepływowni na Potoku Kostrzeckim. Kilka lat temu mieliśmy do czynienia w Krakowie z powodzią. Wówczas wszyscy zgodnie deklarowaliśmy pomoc, wsparcie dla tych terenów. Między innymi chodziło o przepływownię Wodzowie, również o przepływownię Kostrzów. No te inwestycje niestety nie zostały zrealizowane. Uważam, że się mieszkańcom należy, że nie należy czekać do następnej powodzi, żeby znowu dostrzec, że pewne rzeczy nie zostały wykonane. Na to przebudowę przypomnę, wnioskuję 175 tysięcy. I ostatnie rzeczy dotyczące generalnie Tyńca, mianowicie przebudowa ulicy Benedyktyńskiej, to ulica bezpośrednio prowadząca do opactwa. Wiadomo, że opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu jest rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Często po dużych wypadkach historycznych brakuje tam przy tej ulicy choćby kanalizacja padowej, po ulicy płyną ścieki. Fetor tych ścieków wydobywa się wówczas, znaczy czuć w całej okolicy. Myślę, że nie jest to dobre ubiskupu dla Krakowa i dla tego opactwa. Ta ulica Benedyktyńska już dwukrotnie miała plany dotyczące przybudowy. Niestety zabrakło środków na jej zrealizowanie, dlatego wnioskuję ponownie o to, aby ten projekt, ta realizacja tej ulicy znalazła się w budżecie. Również kolejna poprawka dotycząca zwiększenia środków na przebudowę trasy rowerowej od Pychowic poprzez ośrodek Kolna do opactwa Benedyktyny w Tyńcu. Większość tej trasy nie została zrealizowana. Ci, którzy korzystają, na pewno docenią taką możliwość przejazdu trasą rowerową aż do Tyńca do opactwa Benedyktyny. I ostatnia poprawka dotyczy też w tym rejonie przepraw, otworzenia przeprawy promowej Tyniec-Piechary. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ten prom funkcjonował na tej trasie Tyniec-Piechary, a jest to bardzo ciekawa i atrakcyjna, myślę, propozycja. Ta przeprawa ma swoją ciekawą i długą historię. Ponad 2000 lat temu już funkcjonowała w tym miejscu przeprawa, jak
potwierdzają źródła i badania archeologiczne. Myślę, że byłoby to niewątpliwie dużo ataków dla Krakowa, jeśli można byłoby uruchomić tą przeprawę promową w Tyńcu na wysokości Warsa Benedyktynów przy ulicy Promowej w Dokowie. Także mam nadzieję, że wszystkich moich 15 poprawek, przynajmniej część, zostanie przez Państwa przyjęte. Dziękuję. Dziękuję Pana Wiborowskiego. Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Ja mam kilka poprawek, ale jeżeli Państwo pozwolicie, to omówię te najważniejsze. Po prostu ubolewam nad kolejnym budżetem. I to bardzo ubolewam dlatego, że Nowa Huta, dzielnica 18, 16, 14, 15, 17, delikatnie mówiąc, są marginalizowane. Zaraz powiem, dlaczego nie będę wszystkiego wymieniał, drodzy Państwo. Z roku na rok spadają te inwestycje z budżetu. I przykładowo powiem tylko. Ulica Klasztorna od czasu, kiedy został wybudowany most Wanda, proszę sobie podejść i zwrócić uwagę, jaki obecnie jest ruch. Na pewnym odcinku tą ulicą się po prostu nie da przejechać. O przejściu nie mówię, tylko przejechać się nie da. To znaczy, krótko mówiąc, od klasztoru do mostu Wanda. Po powodziach w 2010 roku miała być robiona kanalizacja. I oprócz kanalizacji miała być również robiona jezdnia i odwodnienie. Budowa przepompowania, to jest dość szeroki zakres. Dlatego przeze mnie kwota jest tutaj podana może cząstkowo, bo wiadomo, że w jednym roku czegoś takiego zadania się nie wykona. Przypominam również, że to jest zadanie spalarniane, które w 2012 roku powinna być całkowicie wykonana dokumentacja na realizację zadania i kanalizację. Druga sprawa, drodzy Państwo, to już tu było mówione przez moich poprzedników, że bardzo słabo patrzymy na sport. Tam, gdzie już mamy dokumentację wykonaną, bo nie wykonujemy tego dalej, tylko tu już mówiła koleżanka Barbara Nowak, inwestujemy w coś nowego, prawda, które nie jest tak bardzo może potrzebne, nie jest wcale potrzebne, ale jest potrzebne, ale nie tak pilne. Budowa basenu na osiedlu handlowym przy Szkole 91, przy Zespole Szkół numer 1. No też się przewleka, drodzy Państwo. Dokumentacja jest wykonana kolejny rok. Na 2012 rok były przeznaczone środki finansowe, nic się na razie nie dzieje. W związku z tym ja bym tu bardzo prosił, drodzy Państwo, żeby jednak podejść do sprawy, że tam, gdzie jest dokumentacja, to bardzo proszę, żeby nie odrzucać tych poprawek, żeby podejść jednak pozytywnie. Zwrócę uwagę również na główną ulicę Nowej Huty, gdzie wszyscy Państwo jeździcie i nie tylko my, ale i ludzie z zewnątrz. To jest Aleja Generała Andersa. Proszę zwrócić uwagę, przez ile lat ona z budżetu również spada. Nic nie zrobiono. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli się napisze o remont chodnika, czy wnosi interpelację do Pana Prezydenta, odpowiedź jest jednoznaczna. Dotyczy to tylko i wyłącznie Rady Dzielnicy, Rada Dzielnicy jest kompetentna przyznać środki. Ja się pytam, z czego te środki ma Rada Dzielnicy przyznać? Z tych takich ubogich, tej chwili środków finansowych, które Rada Dzielnicy dostaje, że nic nie może wykonać? No jest mi bardzo przykro. W związku z tym mam nadzieję, drodzy Państwo, nie będę wymieniał wszystkich poprawek, żeby nie zabierać, żeby można było, żeby się Państwo wszyscy mogli go zabrać. Dlatego bardzo bym prosił, żeby, nie mówię wszystkie, ale część poprawek naszych, żeby można poprzeć. Szczególnie mi chodzi o te poprawki, gdzie jest wykonana dokumentacja, jak również te, które nie musi być wykonana dokumentacja, a realizować można. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Kamil. Chciałbym Państwa prosić o przyjęcie moich poprawek. Ugrupowałem te poprawki, jakie w dwóch grupach chciałem Państwu powiedzieć. Pierwsze to są pieniądze dla ratownictwa medycznego, na pomoc dla repatriantów, schroniska dla zwierząt, na ochronę zabytków, ogrody botaniczne i zoologiczne, ochotnicze straże pożarne, stołówki szkolne i przedszkolne, ochronę powietrza i klimatu oraz biblioteki. I skąd te pieniądze? No,
ponad milion, prawie 2 miliony złotych chciałbym przeznaczyć z budżetu Straży Miejskiej. Państwo na pewno zapoznali się z artykułami prasowymi, także z tym, co na ten temat miał do powiedzenia pan prezydent. Myślę, że uszkodzenie niecałe 10% budżetu Straży Miejskiej i przeznaczenie tych pieniędzy na te grupy byłoby jak najbardziej słuszne. I druga grupa to 1,5 miliona z promocji olimpiady zimowej. Nie ma tu pana Wójtowicza, bo nie widzę. Pan Wójtowicz jakieś 2 tygodnie temu mówił, że nas to nic nie będzie kosztowało. Już nas kosztuje 1,5 miliona. Chciałbym wiedzieć, ile nas to jeszcze będzie kosztowało. Przy okazji chciałbym się też dowiedzieć, przy okazji tych poprawek po wybudowaniu dwóch stadionów piłkarskich, ileśmy na tym już zarobili, ile zarobimy w najbliższym czasie, bo na razie to zrobimy do końca. I kwiatek do ogródka pana Tomasza Rolnowicza, który jest ucieszony tą kwestią na pewno, i pana radnego Smoka. 2 tygodnie temu przedstawili nam projekt rozwoju sportu, który bardzo dużo mówili o sporcie masowym. Może te pieniądze przeznaczyć na sport masowy, a niekoniecznie na zimową olimpiadę. Myślę, że tu mówią na sport masowy, to duże pieniądze. Ja te pieniądze chciałbym przeznaczyć na czyste powietrze w Krakowie, o którym wszyscy wiemy, że jest coraz gorzej. I myślę, że to dla mieszkańców Krakowa jest ważniejsze niż olimpiada zimowa. I już drobne pieniądze na 150. rocznicę powstania styczniowego. Ja powiem tak, no, jestem z niektórymi radnymi w Komitecie Honorowym tego powstania. Zresztą uchwała w tej sprawie była uchwałą kierunkową Platformy Obywatelskiej. Ja się z nią razem z klubem PiS-u podpisaliśmy, bo uważaliśmy i uważamy, że to jest bardzo ważna rocznica. Ale nie może być tak, że ten komitet nie posiada nawet 100 zł na to uchwałę. Dziękuję bardzo. No jest taka smutna refleksja faktycznie, ponieważ jak tutaj powiadają niektórzy na przysłowiowej ulicy, radni dzielą się na liberałów i na socjalistów. I tak mówią, że jedni są liberałami, inni są socjalistami. Ja po prostu uważam, że wszyscy radni powinniśmy być wyczuleni na sprawy społeczne. I powiem dalej tak, już wcześniej państwo radni podnosili ten temat. Bo jeżeli ktoś uważa, że ktoś jest jak go zabarwieniu, przepraszam, socjalistycznym, socjalnie nieistotne i uważa, że należy przeznaczyć po prostu pieniądze, tak jak koleżanka powiedziała, na powiedzmy szkoły, w tym wypadku nawet na przysłowiowe stołówki. Jeżeli ktoś uważa, że pieniądze powinny być przeznaczone na sprawy mieszkaniowe, o których wcześniej jeszcze powiem, to jak to się ma na przykład do naszych pięknych pomysłów? Przepraszam, ja nie chcę ośmieszać, ale te smocze to są takie dla mnie właśnie te igrzyska i chleba. Jeżeli chcemy na przykład, przepraszam, remontować czy jakieś nakładki asfaltowe na ulicę, jeżeli chcemy robić krawężniki, wszystko jest w porządku, ale musimy wybrać, czy te sprawy podstawowe, sprawy dotyczące edukacji młodzieży, otoczenia szkół, czy sprawy w tym wypadku mieszkaniowe, nie są ważniejsze. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć, że musimy mieć pewne jakby takie wyczucie i pewną roztropność, no i przepraszam, no pewną inteligencję, która mi mówi jasno i precyzyjnie, jeżeli ja nie mam w domu, przepraszam, produktów żywnościowych i nie mogę gotować po prostu obiadu, to ja nie będę kupował kolejnych garków, przepraszam, do gotowania. To jest dla mnie oczywiste, ja nie będę kupował.
kupował ekskluzywnych garków, ponieważ ja nie mam produktu, żeby w ogóle w tych moich podstawowych garkach coś ugotować. Przepraszam za te obrazowe, ale to jest chyba oczywiste. W związku z tym, jeżeli mamy określone finansowe, kwoty finansowe, a miasto ma pieniądze, ja to od lat mówię, miasto ma pieniądze, tylko proszę, czy one są właściwie wydatkowane. Reasumując, sprawy mieszkaniowe. Proszę Państwa, przecież każdy doskonale wie, że sprawy mieszkaniowe w Krakowie, no one jakby przez lata są trudne. Oczywiście tutaj zawsze to powtarzam, że musi być Narodowy Program Pomocy w tym wypadku budowy mieszkań, czy socjalnych, czy komunalnych, na rzecz samorządów, bo samorządy nie są w stanie w ramach własnych środków to realizować, ale rząd jakbyś o tym zapomina po prostu i nie chce wspomóc samorządów specjalnym narodowym programem w tym względzie, to chcę powiedzieć, że sprawy mieszkaniowe są istotne. Tak kiedyś napisałem w RP, mieszkanie to jest takim dobrem, o którym człowiek się jakby od urodzenia zawsze go ma i zawsze dla niego jest największą wartością, bo wszystko można zmieniać, ale mieszkanie jest tym podstawowo. Jak to się ma, jeżeli my mamy takie duże potrzeby, ponad 3000 osób oczekujących. Ja nie będę mówił o szczegółach, gdzie ludzie po prostu dzisiaj w okresie zimy nie mają prądu, nie mają światła, nie mają wody i albo są wyrzucani z kamieni z prywatnych. Jak to się ma, kiedy nie chcemy przeznaczyć określonych pieniędzy, a dajemy na przykład na te przysłowiowe katerzniki, drogi, przepraszam, szacunkiem do kultury i tak dalej. To są podstawowe, że tak powiem, ludzkie pragnienia i my jako mieszkańcy, jako radni, jako samorząd musimy o to zadbać. Zresztą to jest jakby zgodnie z narodowym, ponieważ jakby przerzucono ten temat na samorząd. Reasumując, bardzo proszę jednak, panie prezydencie, znając pana sposób myślenia i tak jak pan to przedstawiał w czasie wyborów, aby te sprawy społeczne, czyli edukacja, sprawy mieszkaniowe, czyli przeznaczenie większych kwot na sprawy zabezpieczenia, czyli zakup, czy powiedzmy pozyskiwania lokali gminnych, aby przeznaczyć po prostu większe kwoty. Ja apeluję o ten rozsądek i również do państwa radnych. Bo gdy mam do wyboru, czy mam dać parę milionów na rzeczy, może i potrzebne, ale na ścieżki rowerowe, na te smocze tak zwane, to ja jestem przeciw, ponieważ są większe potrzeby mieszkaniowe i ludzie oczekują na wsparcie ze strony gminy. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie. Myślałam o inicjatywie posła, ale jakoś pobudziły mnie te sprawy dotyczące jednego z największych wydatków w mieście. Szanowni państwo, ponieważ jak państwo pamiętacie ten tort, który dzieli się budżet, to jedna z największych, największych części dotyczy edukacji. Ja brałam udział w takiej ogólnopolskiej konferencji, która była konferencją dotyczącą edukacji, zrobioną przez samorządowców z całej Polski. Z całej Polski, czyli z małych miasteczek, wsi, dużych miast i tak dalej. To była konferencja, która właściwie było prawie 3000 osób na tej konferencji, która mówiła o tym, w jaki sposób będą wydawane pieniądze na edukację w całej Polsce. Jest to problem obciążenia, jakim obarcza się samorządy w całej Polsce. I chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz. To nie jest tak, bo jak tutaj ktoś wychodzi do roku, to jest to bardzo populistyczne hasło, zresztą wszyscy przerabiamy to, że jak się mówi, to się mówi albo o edukacji, która potrzebuje coraz więcej pieniędzy, albo o ludziach biednych, ubogich, albo o zwierzętach. To są takie hasła, które zwykle wywołują aplauz publiczności. A szanowni państwo, ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponieważ kiedy my mówimy o racjonalizacji wydatków na edukację, bo edukacja wymaga racjonalizacji, i przyjrzenie się temu, w jaki sposób te pieniądze się wydaje. Szanowni państwo, edukacja wymaga zmian, ponieważ na te zmiany są wymuszone, są niezbędne, konieczne są zmiany ze względu na niż demograficzne. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Proszę państwa, olbrzymia ilość kortów, prawie 37% drugiego w Polsce budżetu w Krakowie, miasta, jest wydawane na edukację. I w momencie, kiedy ktoś wychodzi, korzystając z tej populistycznej, z tego populistycznego instrumentu, mówi za mało mamy pieniędzy, bo potrzebujemy coraz więcej, to we mnie mój umysł przedsiębiorcy i człowieka, który umie czytać budżet, który budżet dysponuje. Przepraszam bardzo, ale państwo na górze prosimy o zachowanie kultury. Potrafi, kultury.
zachowuje się, ponieważ pieniądze trzeba wydawać rzeczywiście. Tutaj Pan był przede mną też słowa słuszne, można wydać w sposób nierozsądny, nieodpowiedzialny, ale również edukacja powinna być przeanalizowana bardzo dokładnie, ponieważ tam też możemy wydać w sposób bezpodstawny i głupi. W związku z tym mam nadzieję, że kiedy będziemy niedługo rozmawiali o sprawach racjonalizacji pieniędzy wydawanych w edukacji, to również ze strony PiS-u, jak i na górze ci Państwo, którzy tam uważają, że pieniądze spadają z nieba, będą uważnie się temu przyglądali, ponieważ można wydawać pieniądze nierozsądnie, wycenione, bez względu na to, gdzie będą wydawane w sposób głupi i nieodpowiedzialny. Bardzo dziękuję. To a propos wypowiedzi mojej poprzedniczki, która mówiła, że pieniędzy trafuje ciągle. Dziękuję bardzo. Pan radny Stachowy, bardzo proszę. Potem pan radny Jerzy. Proszę się z tego, że to muszę dodać też moje wystąpienie poklubowe. Dlatego, że ilość zarzutów, które się tutaj pojawiła, jest bardzo duża i wymagała wielu sprostowań. A chciałbym zacząć od przypomnienia wystąpienia mojego poprzednika jako szefa klubu Platforma. Dzisiaj szkoleniowca radnych PiS-u, czyli niejakiego słynarza Pawła, który mówił, że PiS to taka partia, która wmawia ludziom, że kiszona kapusta jest jak cytryna, bo to jest kwasza. I dokładnie dzisiaj robicie to samo. Idziecie śladem swojego nauczyciela i mentora i wmawiacie wszystkim, że jak jest kwasza, to to nie jest to jest kiszona kapusta, to jest cytryna. To jest wszystko, to jest jej prawa. A zacznę od nowej kuty. Panie radny Porański, jestem po prostu zszokowany. Ja teraz jestem wybrany w Śródmieściu z Starego Miasta, z Grzybórzek i z Proboczy. I jak porównuję te części miasta z tym, co zostaje Nowa Huta, to jesteśmy zdecydowanie pod tym znowu. Ja tylko wspomnę o zadanie, które Klub Radnych Platformy wprowadził w tym roku i w roku i w plan na rok następny. Tylko o drobnej rzeczy, która jest elementem tego budżetu miasta. Ma pan wyremontowane, przepraszam, ma budowane ścieżki Goleńskiego Andersa, które są w trakcie budowy. I pan o tym wie doskonale, pan pani codziennie przyjeżdża. I on przygotowane projekty, na to są pieniądze, na następne lata, żeby przygotować kolejne ścieżki rowerowe, między innymi półtorej jest. Ma pan wyśmiewane tutaj przez radnego Rafała Słonczo Sfery, które są jedynym dzisiaj programem, który zaspokaja potrzeby wszystkich mieszkańców od małego dziecka do starca. To jest jedyny projekt w mieście, dzięki któremu osoba starsza może iść na plac zabaw i ma tam dla siebie urządzenia do swoich potrzeb i do swoich ograniczeń przystosowanych. I dwa takie może sprawia są w Nowej Kucie. Jedyny projekt, jaki dzisiaj jest dla osób starszych wymyślony. Może iść dziadek z wnukiem na plac i on ma zajęcie i ma jedno wnuk zajęcie. Jak ma lepszy pomysł, to nie ma na to przedstawienia. Idąc dalej. 3 miliony złotych, jedyny most w mieście jest przebudowany w Nowej Kucie. W całości. Zupełnie nowe będzie Centrum Sportu Szkolnego. Praktycznie rozebrane i wybudowane od nowa. Bieżnie, szatnie, zaplecze, infrastruktura, boisko, trybuny. Całutki, jedyny odnowiony kompleksowy most w tym mieście. W Nowej Kucie się mamy. Hala. Budujemy halę na osiedlu Słonecznym przy szkole. Co to jest hala? Dla kogo? Dla mieszkańców Śródmieścia? Dla moich wyborców? Nie. Dla pana wyborców. Dla Stasia Rafała, tam mieszka niedaleko. To mieszkańcy Nowej Huty będą z tej sali sobie mogli korzystać. I będzie mógł sobie tam na Rafała Kaczorowskiego przyjść i korzystać z tej sali. To samo w tym roku zaczyna się budowa sali na osiedlu Wysoki. Sali, która będzie spełniała wymogi rozgrywek sportowych. Będą wyszliwe zawody, siatkówkę, piłkę ręczną. Będzie korzystała młodzież. Jedyna pełni wymiarowa sala w tej części miasta. Zaczyna być budowana. Od nowa będzie miała parametry z budynku pasywnego. Najnowsza sala sportowa w Krakowie, jaka będzie budowana pewnie w następnych parę lat, jest budowana w Nowej Gruncie. Chodźmy dalej. Macie budowane centrum ruchu. Oczywiście, tu jest bardzo dobra sytuacja, bo dajemy tylko część, które resztę daje Ministerstwo Sportu, ale są budowane przykład boiska, zaplecza, będzie dostępne dla młodzieży, dla mieszkańców. I gdzie to jest budowane? Jest budowane w Krakowie, dokładnie w Lubosza, tak? A Lubosza leży na terenie Nowej Kuty, dzielnicy Nowogórskiej. Kolejna sprawa. To jest akurat inwestycja już prezydencka, jest podpisana umowa na przebudowę torowiska na Nowej Kuty. 150 milionów złotych z udrożeniem szlaków komunikacyjnych. Faktycznie krzywda się dzieje w Nowej Kucie rzekę. Jedźmy dalej. Zupełnie nowatorski, największy w Polsce na pewno, a być może jeden z największych projektów w Europie,
nowa hutra przyszłości. Zaktywizowanie 5000 hektarów nowych hut za miliardy złotych. To jest pomysł, który zrodził się w tej Radzie Miasta, jest konsekwentnie realizowany. Na tę realizację w tym roku jest przeznaczony na okres 2013 2 miliony złotych. Na zrealizowanie zapisów z konkursu architektonicznego, na wdrożenie tego, na uruchomienie wód termalnych w Nowej Hucie, najlepszych wód termalnych, które są w Krakowie, żeby przygotować je do uruchomienia, na uruchomienie nowej Błonia 2.0, na uruchomienie centrum logistycznego, centrum dystrybucyjnego, na uruchomienie centrum biznesowego. Za 2-3 lata w Nowej Hucie będziemy mieli największe tereny inwestycyjne w Krakowie. I wy mówicie, że nic się nie dzieje w Nowej Hucie. Że nic nie robimy na Nowej Hucie. Wspomnę jeszcze o kilku innych rzeczach. Od lat, ja jestem radnym 6 lat. Przez te 6 lat są wprowadzone poprawki na przebudowę ulicy Obrońców Krzyża. W tym roku z inicjatywy Radnej Platformy w budżecie jest 1,5 miliona złotych na przebudowę wszystkich zatok, na przebudowę miejsc postojowych, na budowę miejsc parkingowych i na naprawione mieszkań. Po 6 latach starań macie konkretne zadanie, które jest w znacznej części poprawa sytuacji tej ulicy. Oczywiście chciało się remontować całość, ale całość kosztuje się tylko na 15 milionów złotych. Myśmy takiego źródła finansowania w budżecie nie znaleźli, ale znaleźliśmy na ten rzeczy niezbędne. Po 6 latach coś wreszcie tej sprawy się stanie, a wy zwracacie poprawkę na 100 tysięcy złotych na ulicę Obrońców Krzyża. My na 1,5 miliona złotych. I jeszcze raz za to krytykujecie. Kolejna rzecz. Wreszcie po kilku latach stanie będzie oświetlony park lotniczy. Jeden z największych parków obszarowych w Krakowie, który dzięki staraniom radnym będzie zmieniony i będzie udostępniony. Ma być budowana fontana, ma być udostępniony również w godzinach wieczornych. No i może drobna rzecz. Pewnie dla tych, którzy są w Nowej Hucie, w ogóle bez wrażenia. Aczkolwiek ulica Narciarska na Krzyżyna, mieszkańcy, którzy tam chodzili 2 lata za naprawą tej ulicy, zrobienie kanalizacji, wodociągu, zrobienie chodników i nawierzchni, prosi, oczekają się w najbliższym roku zakończenia swoich perypetii, bo w zeszłym roku, na rok 2012, udało się wprowadzić za pośrednictwem NPWiK-u kanalizację, wodociągi i dofinansowanie się z poprawy klubu Radnej Platformy przyłącza. W tym roku wprowadzamy 1 milion złotych na budowę pierwszego etapu nawierzchni. No i rzecz pewnie też nieważna. Połączenie Reduty Dniancarza, czyli alternatywny wyjazd na Warszawę dla ulicy Dobrego Pasterza, która od lat jest przygotowywana, a w tym roku jest po raz pierwszy wprowadzana na rok 2013 realizacji. Mamy pierwszy etap, mamy szansę realizować tej kadencji. Chyba, że nie chcecie, żebyśmy to robili. To powiedzcie, że robimy błąd, inwestując pieniądze w nową kupę. Jedźmy dalej. To samo. Dla mieszkańców mniejszych, którzy od lat się skarżą na niedostępność cmentarza w Katowicach, chcemy budować w tym roku chodnik. To jest dużo, bo to będzie chodnik za 600 tysięcy złotych. Jeden z najdroższych chodników w tym mieście. Ale proszę mieszkańcy, my też staramy się do tego przychylić i dajemy taką poprawkę do budżetu miasta. Co uważacie, że to jest niepotrzebne, tego nie będziemy? Bo ja czegoś po prostu nie rozumiem. A teraz chodźmy po poprawkę, któreście Państwo zgłosili, a na które ja jeszcze dwie się temu namawiałem na tej platformie, żeby część ich poprzeć, ale wykazujecie, że ja byłem w błędzie. Zresztą jak tak dokładnie przekazałem Wasze poprawki, to trochę przykro się robi, że część rady po tylu latach siedzenia w Radzie Miasta nie czyta tego, co się dzieje. Przecież pozyskiwanie mieszkania lokalnymi mieszkami zajmuje się w tym poprawce. Nie jest to kwota 30 milionów, jak pan przewodniczący Kosio tutaj mówi na dyskusji budżetowej, ale kilka milionów na przyszły rok jest. To i tak jest więcej niż co roku, który się obecnie patrzy. Po pierwsze, po drugie, ja nie mam pewności, ale wydaje mi się, że podział środków z przeciwdziałania alkoholizmowi na inne cele jest niezgodny z prawem. W związku z tym wszystkie poprawki, które proponujecie zdjęcie z paragrafu 851 rozdział 85154 są po prostu niezgodne z prawem, nie będą być w ogóle głosowane na Radzie Miasta. Proponujecie coś, czego się da zrobić, a o czym będziemy dyskutować kilka minut później dyskusji na temat, nie, przepraszam, 8 stycznia dyskusji na temat Izby Wyczerpień i całego tego programu walki z alkoholizmem. Nie można przesuwać środków, bo są pieniądze znaczone. To po pierwsze. Po drugie, pozwolę sobie zauważyć, bo chyba nie doczytaliście, że w propozycjach platformy domy kultury dostają dodatkowe pieniądze. I to są pieniądze, które wysokość dotacji jest uzgodniona z dyrektorami domów kultury. W związku z tym, jeśli mamy zaspokojone pieniądze, zaspokojone podczytam utrzymanie, pytacie naszej poprawki jest jednolite, z tym co my zgłosiliśmy. Więc dlaczego atakujecie nas? Chodźmy dalej. Zgłaszacie, przepraszam, to już o domach, o którym mówię. Próbujecie zlikwidować zboże sfery i budowę w mieście. Ja rozumiem pomysł platformy, to musi być na to wyzwy. Ale akurat najbliższe dwa zboże sfery będą budowane w Nowej Hucie. Jeden z przyszłych dni, jak będzie co 18. Chodźmy dalej. Zgłaszacie Państwo
poprawkę ratownictwo medyczne i pomoc dla repatriantów. Ratownictwo medyczne jest poprawce autopracy do budżetu miasta. Zostało przedstawione i dodatkowo są przeszkolenia dla mieszkańców z używania systemu ALD. Także chyba coś w tym problemie się dzieje. Piszecie Państwo, że jest potrzeba dofinansowania grup zoologicznych. A poprawka poprawce jest 400 tysięcy z przeznaczeniem trwania na kopii kursowskiego, ale jest ten budżet wyrównany grupy zoologicznego. Oszczędności szlakowi zostają w budżecie grup zoologicznych. Mówicie Państwo o potrzebie dofinansowania bibliotek? Ja się z Wami całkowicie zgadzam. Dlatego każda biblioteka w tym mieście, publiczna, dostanie dodatkowe środki z poprawki Rady Platformy Obywatelskiej. Mówicie o przebudowie sygnalizacji na ulicy Kajna w Białogodnicy. My się z Wami całkowicie zgadzamy. Ale nie co do budowy sygnalizacji, bo to jest największa ulica blokowa po 29 listopada do Krakowa i Zakupianko, tylko na budowę wysepek dla pieszych, dlatego że to nie spowoduje gigantycznych kosztów na wieści do Krakowa z tym zielonym. Myśmy się tym długo zastanawiali, doszliśmy do wniosku, że dróg niebezpieczny dla mieszkańców będzie wybudować zatoczkę, czyli taki sposób na przejściu dla pieszych, żeby można bezpiecznie być ulicy, zbudować, panie radnie, proszę, czy tam światło. Dlatego, że to spowoduje gigantyczne korki na białym koniku. No bo pan, pan jest rolnikiem korków. Krakowie Danca akurat jest dofinansowane po pracy. Jedźmy dalej. Mówicie Państwo o zajęciach profilaktycznych. Ja mam takie pytanie do pani Barbary Nowak, bo ja rozumiem, że jest potrzeba zwiększenia zajęć dodatkowych. Będziemy 2 lata zorganizowali pieniądze na zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne w szkołach, ale nigdy nie mieliśmy odwagi na tyle, żeby wpisać 3 szkoły imieni program coś mniej. Myśmy zawsze wychodzili z założenia, że jeżeli dajemy pieniądze, dajemy na wszystkie szkoły. I niech Wydział Edukacji je podzieli i w miarę możliwości zajęcie się odbywają. Ja mam wielki szacunek, ale wtedy, kiedy działamy na rzecz wszystkich, a nie pojedynczych szkół. Bo ja mam pytanie, dlaczego tu jest na przykład ZSO numer 6, 9 liceum, 10 liceum. Dlaczego te szkoły są lepsze od innych? Dlaczego 3 pośród bodajże 20 kilku liceum, a dlaczego 4 szkoły pośród chyba ponad 150 szkół, które są na terenie w tym roku? Jeżeli chcecie dawać, dajcie wszystkim, a nie na 3 poszczególne szkoły. No, w Łódzkiej Centrum Kultury jest poparcie Klubu Radnych Platformy, remont przebudowa budynków krzyża, tak jak wspomniałem. Jest gotowa dokumentacja, 1,5 miliona na wyruszenie robót w tym roku, w tym budżecie się znajdzie. W związku z tym coś, o co radny Pietrus zabiegał tutaj 6 lat, wreszcie udało się odnieść trochę do krzyża. Jedźmy dalej. Budowa ścieżek rowerowych. Naprawdę byśmy zaproponowali 1 900 000, a nie 500 000, plus dodatkowe 50 000 przygotowanej dokumentacji na tych, w tych częściach miasta, gdzie nie ma żadnych problemów w tej sprawie. Więc ja rozumiem, że się przychylacie do tego i lepiej jak jest 1 900 000, niż jak to powiecie 500 000 złotych. To jest dalsza sprawa. Konserwacja będą te figur i krzyży. Akurat na to jest poprawca. Pani Grażyna Piotrowska zaproponowała nawet konkretne, najbardziej zniszczone figurki są zaproponowane do remontu. Piszecie Państwo o kolejach aglomeracyjnych, to bardzo fajnie, że się podpinacie pod pomysły platformy, tylko pamiętajcie o tym, że w sumie wykonalności kolejnych aglomeracyjnych to nie jest kompetencja gminy, ani żadnej z gmin, do której kolej aglomeracyjna przechodzi, tylko marszałka województwa. To po pierwsze, po drugie, to wiadomo, że zapisu, studium jest gotowe. Nie trzeba go finansować. Jest gotowe od wiosny. Czego tylko zrealizować. Jeśli chodzi o zadania powierzone dzielnicą na remonty chodników, ja osobiście uważam, że trzeba trzymać się konsekwentnej zasady, że Rada Miasta nie finansuje remontu chodników. To są zadania własne dzielnic. My możemy oczywiście dać i jak zobaczycie do autopoprawki, to jest na zadania powierzone ponad 1 000 000 zł, 60 000 na dzielnicę, czyli mają wyrównany budżet do roku bieżącego, na to, co wydają zasady. Jeżeli dana dzielnica uważa, że u niej są chodniki, to niech je remontuje. Inna uważa, że jest plac zabaw, no to niech remontuje plac zabaw. No i kolejna poprawka. Państwo chcecie zwiększyć nadwyżkę budżetową ciekawym kosztem. To jest zdjęcie 1 000 000 zł w pomocy linii lotniczych Ryanair. To był jeden z warunków podpisania umowy między właścicielami portu, a przypomnę, że Państwo jako radni również jesteście radnymi gminy, która ma 1,5% udziału w tym porcie lotniczym, na zrobienie tej kluba lotniczego, czyli bazy samolotów. Coś, co udało się poznać tylko w jednym porcie lotniczym Warszawy. Mamy port, który się rozwija, port, który rośnie niemalże z dnia na dzień, ma rekordowe obroty, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, rekordowe przychody, wybudował pierwszy wielopoziomowy parking w tym mieście za własne pieniądze, chce się rozwijać, a Państwo zabieracie pieniądze z promocji. Gdzieś to się kupuje, trzeba to porobić. Chodźmy dalej. Przebudowa parkingu i dróg wewnętrznych.
Rejestr budów się założy, że ta droga wewnętrzna jest własnością spółdzielni albo wspólnoty i zgodnie z prawem nie możemy tak inwestować pieniędzy, chyba że znaczy to proszę o sprostowanie. No i tutaj Stanisław Radko złożył poprawkę, żeby finansować Teatr Bagatela. Pani Radnika poleciała, że to finansowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu radnemu ustawowemu, pan radny Jaśkowicz, bardzo proszę, potem. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja ze zdziwieniem przeanalizowałem tak pobieżnie, ale jednak dokonałem źródła poprawek, które tutaj Państwo z PiS-u proponują na pozyskanie środków, źródło pozyskania środków. Oprócz tego, co mówił mój przedmówca, że gros Państwa poprawek jest finansowany z tak zwanego korkowego i ta zmiana zgodnie z przepisami prawa nie może być realizowana, ponieważ wydatki z korkowego są wydatkami celu, więc na spisie określone rzeczy związane z przeciwdziałem alkoholizmowi i z tego pieniędzy zabierać nie wolno i przesuwać na inne cele, to mamy też bardzo kilka ciekawych ciapków do porzuca. A więc proponujecie Państwo, pan radny Kalita proponuje w poprawce numer 5 zabranie 300 tysięcy złotych z paragrafu 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa, przeznaczenie tych pieniędzy na obrotu botaniczne i zoologiczne. Bardzo fajnie. Natomiast pan radny Pietru w swojej poprawce numer 22 proponuje, aby z tych obrotów botanicznych i zoologicznych zabrać 250 tysięcy. Także poprawka naprawdę istotnie wnosząca wielki wkład do budżetu miasta Krakowa i do realizacji zadań. Bardzo ważnym zadaniem, które Państwo chcą realizować, jest pozbawienie mieszkańców naszej gminy 50 tysięcy złotych przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową i przeznaczenie tego na dofinansowanie środowiska dla zwierząt. Zaiste, cel bardzo ważny, a przestępczość będzie nam wzrastać. Ciekawym również jest to, bo tutaj pan radny Rafał poruszał taką kwestię, że jest mało środków finansowych na gospodarkę mieszkaniową. Tymczasem nie kto inny, tylko pan radny Włodzimierz Pietrus chce zabrać z tego działu 1800 tysięcy złotych i sfinansować tym zwiększenie środków na zadania powierzone dziełom. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy jest mało pieniędzy na gospodarkę mieszkaniową, czy być może za dużo, skoro chcecie 1800 tysięcy z nich zabrać jeszcze. Takich świadków jest tu więcej. To bardzo ciekawa rzecz kolejna, która mi się tutaj nasunęła, poprawki pana Edwarda Polenkiego. Cieszę się, że pan chce swoje dupy remontować w Krakowie, tylko że pan nie dodał z tej mównicy, że pan chce zabrać 14 milionów złotych na remont tych dróg z pieniędzy przeznaczonych na remont tych dróg. No to się kupi nie trzyma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu. Ja się zapisałem. Ja pociągnę na początku tę część, o której mówił pan radny Jaśkowiec. To znaczy, proszę Państwa, już nie będę personalizował tych zarzutów, ale ściąganie pieniędzy z rezerwy celowej na oświatę to jest ściąganie pieniędzy z rzeczy, które są rezerwą na płace. No to chyba bez sensu. O drogach już tu była mowa, ale ściąganie pieniędzy z wydatków przeznaczonych na promocję akcji Płać Podatki w Krakowie to jest zmniejszanie rozmiarów tej akcji, a to jest użyte pieniądze, które przychodzą do gminy. To myślę, że to jest jakieś nieporozumienie i warto by było, że tak powiem, na przyszłość trochę inaczej do tego podejść. Tu była mowa już o różnych działaniach, które w tej budżecie dzięki naszym wnioskom się znalazły. Ja przypomnę tylko w skrócie. Domy kultury i biblioteki ponad 1 000 000 zł. Dzielnice ponad 1 000 000 zł. Kolejna sprawa, żłobki dofinansowane 1,5 000 000 zł. Następnie nakładki drogowe. Następnie granty sportowe, 2 miliony złotych dla wszystkie kluby sportowe, które działają. Grant ogólny kulturalny, ponad 1 000 000 zł. Teatry, była mowa. Przestanowa Buda Przyszłości, to jest potężny projekt, o którym tutaj pan radny stawowy mówił i moim zdaniem, że tak powiem, bagatelizowanie tego problemu, to jest jakby bycie w innej epoce. No, po prostu mamy dla nowej kuty stworzyć perspektywę rozwoju. O ścieżkach rowerowych była mowa, nie chcę tego rozszerzać, natomiast myślę, że jakby pokazaliśmy w tych wnioskach, że bardzo szeroko patrzymy na Kraków i w miarę możliwości, jakie są, staramy się różne dziedziny w jakiś sposób wspomóc. Także lokalnie, bo wpisaliśmy co prawda do budżetu na razie niewielką kwotę, ale w WPF jest ona dużo większa na przebudowę myślenickiej. To jest zobowiązanie, przy którym
różni kandydaci na prezydenta obiecywali różne rzeczy, najwyższy czas to zrobić i chcemy, żeby to było zrobione. Park Drumarski to też perspektywa ostatnich 6 lat, o których wszyscy mówili, że trzeba zrobić, a lada chwila to się będzie finalizować. Dzięki temu budżetowi ta sprawa za chwilę znajdzie miejsce. Więc oczywiście można szukać, że tak powiem, tak jak ze szlaku, szlaka do połowy pełna czy do połowy pusta. To zależy, jak się na nią popatrzy. W zależności od tego, czy nam się bardzo chce pić, czy trochę mniej. Podsumowując, mam wrażenie, że trochę nie doczytaliśmy szczegółów tego budżetu. Popatrzyliśmy na to bardzo jednostronnie, a do części Państwa. Stąd myślę, że wiele spraw powinno być trochę inaczej przedstawione. Jeszcze na koniec tutaj była mowa o takich rzeczach, co do których rzeczywiście Rada Miasta od lat przychylała się, jak na przykład bieg Skopnicki, czy wsparcie tych działań związanych z młodzieżą na co dzień. Do tej spraw na pewno wrócimy. Nie dziś, nie teraz, ale na pewno wrócimy i o tym też była mowa wcześniej i te sprawy znajdą jakiś swój pozytywny odźwięk, no ale pod warunkiem, że znajdziemy na to pieniądze. Podsumowując, chcemy, aby ten budżet wszedł w życie, chcemy, aby ten budżet, że tak powiem, został zrealizowany, bo wtedy pchniemy Kraków na trochę lepsze tory i taka jest intencja tego i taka jest intencja działań, które my podejmowaliśmy. I taka też intencja jest działań w stosunku do różnych dzielnic Krakowa. Tu akurat Państwo skoncentrowali się na Nowej Hucie, ale Pan Rady Stawowy bardzo dokładnie powiedział, co tam w tej Nowej Hucie się dzieje. I od tych spraw bardzo dużych mówiąc i od tych spraw dużo mniejszych. Oczywiście zawsze się znajdzie pula spraw, które się nie dzieją, ale budżet jest sposobem wyboru, jest jakimś miejscem, gdzie wybiera się i ustala się jakieś hierarchie. Na razie ta hierarchia taka jest i myślę, że jeżeli ta hierarchia, która w tym budżecie jest, zostanie zrealizowana, to Kraków będzie na dużo lepszych torach za rok i mam nadzieję, że tak to rozliczymy. Dziękuję. Równo 4 minuty. Pani Radna Nowa. Szanowni Państwo, po pierwsze to czegoś nie rozumiem. Teraz Państwo jako Platforma Obywatelska bronicie, mówicie swoich poprawek, czyli rozumiem autopoprawki Pana Prezydenta. Tak, to jest jedno. Poprawki Platformy i autopoprawka Pana Prezydenta to wyraźnie jest jedno. Odpowiadając Pani Radnej Jankos. Po pierwsze, oświata jest obciążeniem dla samorządu i to coraz większym. Wszyscy o tym wiemy. Tak, ale dlaczego? To jest oczywiste, bo rząd Platformy Obywatelskiej nie przesyła pieniędzy na zadania, które deleguje na samorządy. Gdyby tak było, nie byłoby tego problemu. Ja też byłam na konferencji innej, co prawda, niż pani Jankos, czyli na konferencji samorządowej i tam padły nawet takie informacje, że jeżeli dalej tak pójdzie, to mniejsze gminy mogą w ogóle strajkować. I czy jest to możliwe tak naprawdę? Czy droga jest oświata? Oświata jest bardzo droga, oczywiście. Tak, ale ona musi być droga. Inwestycja w dzieci to spojrzenie w przyszłość, tak, musi być droga. To jest moje zdanie. To jest jedyna naprawdę trafiona inwestycja w przyszłość. Jeżeli mówimy o dzieciach, to nie jest żadna demagogia. Tak naprawdę wygląda. I kolejna sprawa. Pani prezydent Anna Okońska-Waltowicz, gdy objęła swoje stanowisko w 2011 roku, rozpoczęła wielką akcję oszczędzania. Do likwidacji poszło kilka szkół, coś się tam połączyło, wiemy o stołówkach i ileś tam również różnych rzeczy. Zaoszczędzono kilkadziesiąt milionów złotych. I co z tego, proszę Państwa? Przecież dług miasta Krakowa się nie zmniejszył tym samym. On się zwiększył. No uważajmy, abyśmy choremu człowiekowi czy babci zdrowie nogi nie ucięli. A odpowiadając jeszcze Panu Przewodniczącemu, dlaczego akurat te 3 szkoły? Dlatego, że ja zanalizowałam sobie wydatki w tych szkołach i uważam, że te szkoły zostały poszkodowane, dlatego uznaję, że na konkretne zajęcia, na zajęcia takie, które mogą być z tego korkowego, tak zwanego korkowego, realizowane, to można dodać. Tak samo zresztą jak uzupełnienie budżetu właśnie Młodzieżowych Domów Kultury. To nie to samo co Domy Kultury. Na Młodzieżowe Domy Kultury, na konkretne zajęcia można z tych pieniędzy korkowego naprawdę dodać. I o to Państwa bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję Panu Radny Kosiu. Przepraszam bardzo, tylko na Pani Annie Mroczek zakończymy pierwszą turę.
Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Myślałem, że będziemy dyskutować merytorycznie, ale Przewodniczący Klubu zaczął od pewnej, nie wiem, czy dygresji, czy zwrócenia uwagi. Mówię to o Panu Sularzu, jako mentorze. Chciałbym Państwu przypomnieć, a w tym samorządzie jestem, że dwa lata temu to nie kto inny, tylko przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej, pan Sularz, dążył do porozumienia z prezydentem. Potrzebował jeszcze 2 lat, żeby... Dwa lata temu nie było Sularza w Platformie. Potrzebował jeszcze kilka lat poprzedniej kadencji, żeby to zrealizować. Trzeba było się wtedy zdecydować, by były większe efekty. Drugą sprawą, którą chcę powiedzieć, no ja jestem pod wrażeniem tutaj polityki pana prezydenta, bo bez wydania złotówki dodatkowo poza jego klubem w kampanii wyborczej uzyskanie 31-osobowego klubu w Radzie Miasta samo przyczynie mówi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi jeszcze o mentorów, to tak wymieniamy sobie wzajemnie. Proszę pozdrowić też mentora skierowanego do Państwa, przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa, kolegę Rasia. Jestem z nim, jak tylko współpracowałem i myślę, że też odpowiednio dzisiaj na rozrzucie chyba się z nim spotkali. Co do sprawy poprawki klubowej, to ja rozumiem, że tutaj jest przejęzyczenie pana przewodniczącego, bo mówił o autopoprawce pana prezydenta miasta Krakowa. Ja nazywam to już w tej chwili to, co się tworzy budżetem gabinetowym. Uchwaliliście, tam macie taką siłę uderzenia, że naprawdę możecie nawet chęt miasta uchwalić do góry nogami. Jeżeli chodzi o sprawy związane tutaj z moją osobą, co pan przewodniczący powiedział, i merytorycznie o skrzywaniu matki Kajber, to chcę panu przewodniczącemu powiedzieć, że nie jest tak, że my nie współpracujemy. Współpracujemy z radą komisji. Nawet uzyskaliśmy zapewnienie u proboszcza parafii matki kościoła, pana Kazimierza, księdza Kazimierza, że odstąpi miastu kawałek ziemi, żeby po prostu było tam rozwiązanie prawdziwego zdarzenia. Ja przypomnę jedną rzecz. Proszę Państwa, za prezydenta Lasody nie było możliwości, nie dało się zrobić tunelu pomiędzy Wrocławską a Azorami. Nie było możliwości. Przyszedł prezydent Gowasz i okazało się, że znalazło się rozwiązanie. Także proszę nie mówić, że w tym momencie będą tam jakieś wielkie korki, jak to wszystko zależy od umiejętności urbanistów, projektantów, jeżeli tylko znajdzie się po prostu odpowiednie pieniądze, odpowiedni ludzie, to nie ma takiej sprawy, żeby się po prostu pewne rzeczy nie wykonało. Jest to kwestią czasu i rzeczywiście technologie kiedyś, a teraz to już w ogóle dzień na noc. A tutaj jeszcze panu przewodniczącemu, bo proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, bo pan mówi, bo widziałem tam w tej autopoprawce pana prezydenta zwiększenie środków dla dzielnic na kwotę 125 tysięcy, jeżeli chodzi o podatki, żeby ściągnąć do Krakowa. Jak to zamierzacie zrobić, podnosząc podatki w Krakowie i namówić ludzi, żeby płacili te podatki w Krakowie? To jest dla mnie po prostu zaskakujące. Myślę, że się zmieściłem, przepraszam za te 20 lat. Ale nie aż tak proszę. Bardzo proszę pana radnego. Teraz jeszcze będą 4 głosy. Jeszcze głos z zewnątrz, odpowiedź 3 strony prezydenckiej i pan Dziemba już w drugiej turze. Panie Przewodniczący, Panie Skarbniku, ja chciałem sprostować, bo Pan jeszcze chyba nie zrozumiał moich poprawek do końca.
Po pierwsze, to proszę sobie zwrócić uwagę, że ja żadnych mieszkań nie biorę, tylko biorę dodatkowe pieniądze, które pojawią się z wieczystego użytkowania, więc pierwsze jest sprostowania. Drugie, nie zabieram od drogi lokalnej mieszkania żadnych pieniędzy, ponieważ rewitalizacja dotyczy administrowanego przez ogrodowiczny terenu, więc to jest tylko sprecyzowanie zadania. To woli wyjaśnienia. No ale jak się szuka dziury w centrum, to zawsze coś tam trzeba znaleźć. A jeżeli chodzi o nową budę, no oczywiście wiem, że są zmiany w budżecie na korzyść nowej budy, ale cały czas brakuje corocznie takich inwestycji, które ja też nigdy nie podnoszę, jak Andersa, Bulwarowa, Obrońców Krzyża jest fragment, a powinna być w całości, łącznie z MPF-em, ponieważ niepoprawne jest to pod względem prawnym, jeżeli inwestycja jest dzielona. Ona jak jest w Obrońców Krzyża, to powinna być w całości, bo MPF-ie jest wpisana. Brakuje klasztornej, brakuje parku ratuszowego, brakuje zagospodarowania zawodu nowokuckiego, brakuje już wspomnianej rewitalizacji łąk nowokuckich, nie ma sygnalizacji na Hipokratesa, na Kosmierzowskiej Bulwarowej, nie ma basenu na osiedlu handlowym. Mogę tak wybiórczo podać drugą stronę, czego nie ma. To co jest, to jest, ale tego nie ma, chociaż cały czas się to pojawia fragmentami po kawałku. Jeżeli chodzi jeszcze o sprostowanie, chodniki, że pan przewodniczący stwierdził, nie należy w ten sposób postępować. Ja tylko konsekwentnie trzymam się, bo jestem konsekwentny, uchwały, na którą głosowałem, 1261/06 Rady Miasta Krakowa, która przekazywała środki dzielnicom na chodniki i zobowiązywała się do sukcesywnego zwiększania tych kwot, ponieważ chodniki są jednym z większych problemów w całym mieście Krakowie. Trzymam się tej uchwały i cały czas prezydent składam taką poprawkę, aż prezydent ją będzie realizował. Lub większość rady zdecyduje, że jest słuszna. Tak samo, jeżeli chodzi o remont i konserwację kapliczek. No tak, są kapliczki, ale to są wybrane kapliczki. Nie ma tych, które na przykład, które są w mojej kucie. Ja już się nie upieram, że tylko nowochódzkie, ale dlatego jest poprawka, która obejmuje cały kraj. Jeżeli chodzi o szybką koleję reklamacyjną, pan przewodniczący, ja wiem o tym, że jest studium, ale studium nie obejmuje tych elementów szybkiej kolejnej reklamacyjnej, która jest w interesie tylko wierszy Krakowa. Nie ma tego połączenia między nimi, o którym ja się upieram do krzyży, żeby w końcu powstało. Więc ja myślę, że no, nie będę komentował tych 2 miliona dla linii lotniczych. W całej Polsce niestety ten precedens się odbywa, według mnie jest niezgodny z prawem. Ale ten zapis jest szkodliwy, bo jeżeli byłaby ewentualnie promocja połączeń lotniczych, to ja rozumiem, że jest to w interesie Krakowa, nie jest sprecyzowany odbiorca, natomiast wskazanie podmiotu prywatnego jest nadużyciem skierowania publicznych pieniędzy w niewłaściwym kierunku. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Wielkowicz, bardzo proszę, potem Pan Radny Koręcz. Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Po wielokrotnie dzisiaj koledzy z PiS-u przypominali nam, czego w budżecie nie ma. Ja mogę spokojnie stanąć u szranki, albo na rynku, albo nawet na parku centralnym i zapytać się, czego jeszcze być, czego nie ma, być powinno. I to jest oczywiste. Tylko tym się będziemy różnić, że my będziemy chcieli mówić o tym, co można zrobić i nie rzucać pomysłów zza kołnierza po to tylko, by przekonywać się, jacy jesteśmy rewelacyjni. Tylko będziemy mówili o konkretnych rzeczach, które dało się zrealizować. Jedną, przepraszam Cię Włodek, że akurat Twoją poprawkę wezmę pod uwagę, ani raz nie Pietrus, ale to już tak wyszło. To ja chciałbym poinformować Pana Radnego, Szanowną Radę, tych wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, że park ratuszowy wskazany w poprawce przez Pana Radnego Pietusa istnieje od roku 2000 w Krakowie. Dokładnie zarysowany w tych granicach, które w poprawce za tam za 200 tysięcy złotych Pan Radny Pietus chciał wybudować. Jest już od 2000 roku. No to taki przykład mały, drobny, ale rozumiem, że istotny, bo trzeba czasem też mówić, co nam się
powinno udać, że to ta zła platforma, która ma większość w Radzie Miasta Krakowa, nam nie pozwala. Tylko o to, że platforma ma większość w Radzie Miasta Krakowa, nie liczy pretensji do nas. Tylko do 750 tysięcy mieszkańców Krakowa, którzy tak, a nie inaczej rozstrzygnęli. I całe szczęście, bo też byłem wyborcą, nie tylko wybranym, ale wyborcą Platformy Obywatelskiej, że dzisiaj możemy mówić o racjonalnym budżecie, o dobrze przygotowanych poprawkach i kontynuowanych zadaniach, a nie wyrzucaniu pieniędzy na pomysły, tak jak pan radny Poręcz chwilę temu miał okazję wskazywać, co się nie udało, bez pokrycia w możliwościach realizacji zadania i bez jakby wskazywania tego, co będzie w przyszłości. Tak nie jest. Wypominaliście państwo mnie także osobiście, zimowe Igrzyska Olimpijskie, wypominaliście Smocze Skwery. To nawet dobrze, że Smocze Skwery mówili, że wspominacie o Smoczych Skwerach, bo chwilę później mówicie o tym, jak to źle jest w tej szkolnictwie, jaka to ważna inwestycja w przyszłość. No dobrze, tak, tylko to też jest inwestycja w młode pokolenie. To też jest inwestycja w młodych Polaków, to jest także nawet inwestycja w ojców i dziadków, bo pomysł jest taki, aby dać szansę tej rozbudowy i rozwoju psychomotorycznego w każdym wieku. Ale powiedzmy, no, pomysł Platformy, więc nie ma prawa się udać. I panie radny Rafał, jak pani będzie mówił następnym razem, tu na tej sali, że wydajemy bezsensownie pieniądze na inwestycje sportowe, to proszę tutaj stanąć z protokołem z głosowania przy stadionie Wisły i Krakowi i powiedzieć, jak się wtedy głosowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Poręcki, bardzo proszę, potem pani radna Noszek. Potem jeszcze te dwie osoby i ktoś z zewnątrz i kończymy tą turę. Ale jeśli troje zostanie... Nie, to właśnie będzie. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja się tylko pozwolę ustosunkować, ponieważ Szanowny Pan Przewodniczący, że zostało wywołał mi do tablicy, że tak powiem, czy mam inne pomysły niż Smocze Skwery. Szanowny Panie Przewodniczący, ja nie mówiłem, że to jest niepotrzebne. Nie mówiłem, że nic się Nowej Kucie nie robi. Tylko mówiłem, że są dokumentacja wykonana na ważniejsze zadania, które spada z roku na rok. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mam pomysły, drogi Panie Przewodniczący. Ponieważ w dzielnicy 18, określę to na faktach, jest ponad 40 ogródków jordanowskich, gdzie pewna część tych ogródków jordanowskich nie ma urządzenia testowania. To się zmienia. I co jest teraz lepsze na dzień dzisiejszy? Uzupełnić te urządzenia w ogródkach o urządzenia otestowane, czy budować Smocze Skwery, które również są potrzebne. To przemyślmy po prostu sprawę. To taka dygresja. Natomiast powiem jeszcze panu radnemu Dominikowi Jaśkowcowi. Szanowny przyjacielu Dominiku, ja wiem, z którego paragrafu wziąłem pieniążki, ale to są również pieniądze na drogę i nieco inne się wykonuje z tego, tylko drogi przeze mnie wymienione, ujęte, ponieważ wiem, że one raczej nie będą realizowane, dlatego są ujęte w tym budżecie tutaj. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Rasanowicz, bardzo proszę. Staram się czytać dokładnie budżet celowy, poprawki państwa radnych. Myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzi na tej sali, może wskazać cel, mnóstwo zadań, które się znalazły, które się nie znalazły. Bardzo żałuję, że ta dyskusja dzieli nas tak partyjnie, ale dzieli też nawet wewnątrz klubu, każdy ma swoje priorytety. I ja uważam, że za dużo drogi dla rolników potrzeba mieszkania, a są tacy, którzy przeciwnie uważają, że właśnie te drogi jest teraz na zrobić. Jest takie powiedzenie, wytyka piłka pracy oboje jednacy, jedni zabierają z powodziowych na schronisko dla zwierząt, a inni mówią, że budki dla wódlowatych trzeba robić. Ja myślę, że ta kontra jest krótka i dla mnie budżet to jest pewien plan finansowy, ale to przede wszystkim powinien być plan pracy dla radnych na przyszły rok. Proszę Państwa, nie ma już miejsca na moim zdaniem na targi. Trzeba się zastanowić na każdej następnej sesji, jak racjonalnie wydawać pieniądze, bo nie będzie już zwiększenia dochodów, bo kryzys idzie, a kieszenie mieszkańców już są pustawne. W związku z tym trzeba się zastanowić, jak
sposób wygospodarowany. I bardzo chciałabym zaapelować do Państwa radnych, żebyśmy zapamiętali sobie te głosy, na co nam brakuje. Bo każda decyzja, przed którą staniemy w 2013 roku, dotycząca budżetu, dotycząca reformy kolejnych obszarów gospodarowania naszym miastem, będzie skutkowała tym, jaki będzie nasz ostatni. Dziękuję Pan Radny, dziękuję bardzo, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, sześć budżetów przechodzę i powiem szczerze, były budżety dobre, słabe, trudne, a to jest najgorszy chyba. Powiem, że ten budżet jest budżetem, który pokaże tak naprawdę naszym mieszkańcom, że trzeba będzie dalej sięgać do ich kieszeni. Powiem, że autopoprawka pana prezydenta wygląda mi na to, że jest to poprawka złamanego kręgosłupa. Że jest to poprawka tak naprawdę nie pana prezydenta, tylko Platformy Obywatelskiej. I muszę powiedzieć, bo nie mogę się doszukać nigdzie poprawek, bo cały czas mówicie, jak to wspaniale dajecie i wszystko jest dobrze, a tu nie widzę nigdzie, gdzie ta poprawka wasza jest. To nie jest tak, trzeba sobie powiedzieć. To nie jest prezydenta autopoprawka, tylko wasza. I tak naprawdę dzisiaj to wy bierzecie odpowiedzialność za ten budżet. W pełni świadomi bierzecie odpowiedzialność za ten budżet. Wy za niego będziecie odpowiadać i mieszkańcy będą i my będziemy was rozmawiać. Bo cóż mogę powiedzieć o poprawkach naszych, które składamy, kiedy proponujemy na pieniądze na utrzymanie i remont dworku białopromiskiego. Wam się to nie podoba. Cóż możecie powiedzieć, że chcemy dofinansowania Teatru Bagatela, a dofinansowujecie trzy pozostałe teatry. Nie, tam pisze trzy teatry, jest Teatr Braźnia Nowa, Groteska, Teatr Ludowy. I czy co naprawdę tak Państwu przeszkadza, że chcą radni dać pieniądze na kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku. Przeszkadza wam. Bo wszystko, co nie robi Platforma Obywatelska, to jest złe. To trzeba od razu udusić zaraz. To trzeba od razu przeciw temu być. No taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Gdybym sięgnął dalej i mógłbym państwu pokazywać, co tak naprawdę boli was, że to nie wyście zrobili, tylko akurat wskazuje Prawo i Sprawiedliwość lub inni radni. Panie Grzegorz, wracamy do czasów wcześniejszych, kiedy pamięta pan telefony, kiedy dawało się po 500 tysięcy na poprawki. No to jest historia, ale warto i to pan wraca do pana słuchacza. No panie przewodniczący, tak się nie godzi. Tym bardziej, że nie ma podstaw i nikt nie powiedział prasie, że szkoli to jakiś tam członków PiS. Nigdy nie było czegoś takiego. To jest tylko medialne doniesienie, które pan chce od razu wykorzystać. Nigdy czegoś takiego nie było. Nie ma i nie będzie. I daję panu pełną świadomość. Tak jest. Prawda. A to nie pierwszy raz. I to pan przewodniczący. I tak dalej mógłbym państwu opowiadać. I wiecie państwo dobrze, panie Grzegorzu, doskonale pan wie, że wskazuje pan inwestycje w Nowej Hucie, które są już od lat robione. No, czy nie jest robione hala sportowa na Osiedlu Słonecznym? To jest już dalszy dział, już to nie jest, to jest realizacja dalsza. To jest poprzedni plan. A co w naszym?
wasza, nie będzie wasza, nasza, moja. Dajmy panu radę skończyć, szczególnie, że czas nam się powoli. Tak jest. Szanowni Państwo, niech pan wybaczy, panie przewodniczący, że akurat w Niszczejowicach jest cmentarz Bacowicki. I że w Nowej Kucie. I że trzeba pan chodnik zrobić. No bo mógłbym być w Śródmieściu i wtedy pan chodnik by zrobił w Śródmieściu. Jest mi niezmiernie przykro, że tak naprawdę widząc te poprawki, oczywiście jedne są słuszne, które niektóre może być może, każdy walczy o dobro dla swojego kraju. I w tym wszystkim tak naprawdę nie można im zabronić i od razu ośmieszać. Każdy chce coś dobrego zrobić swojego kraju. I nie mówmy, że wszystko jest złe, co dotyczy nie tylko nie Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Ciepła, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja bym tak powiedział. Ja bym za wszystkimi poprawkami zagłosował. Waszymi z PiS-u, nie z PiS-u, prawda? Gdybym wiedział, skąd te pieniądze wziąć, gdyby Pan Prezydent miał możliwość. Naprawdę. Ale nie mam pieniędzy. I pewnie te poprawki są słuszne. Słuszne, potrzebne. Nazwijmy je jak bądź. Natomiast kolega Józef mnie zdumiał swoją wypowiedzią, że to pan Sularz, dajcie spokój może, ale jednak padło to nazwisko, dzwonił do Grzegorza, że trzeba 500, że i tak dalej. A powiem Państwu tak, pan prezydent, czasem cierpię słowa mówię w jego kierunku, ale dzisiaj zgodziliśmy się na współpracę i odpowiedzialność. Tak, to jest odpowiedzialność. To nie jest tylko przyjemność, to jest taka właśnie siła. No taka siła, no. No wybrali prezydenta, wybrali Platformę. W tamtej kadencji, koledzy, proszę nie gniewać się, nie do wszystkich to się tyczy, ale to właśnie koledzy, niektórzy z PiS-u zawarli z panem prezydentem, taka była ich wola. I tutaj, prawda, pan Józef siedział i wszystkich, prawda, apiać, komisję, prawda, przewodniczący, wice i tak. Wzięliście odpowiedzialność, mówię do tych kolegów, którzy byli w ten czas. I właśnie pan Paweł Sularz, który w ten czas zgodził się pracować z panem prezydentem, był jednym z promotorów tego wszystkiego. I też były inwestycje rozpoczęte, tak, były. Nie narzekamy wspólnie na siebie, bo jakaś sytuacja jest i my się musimy w tym znaleźć. Jeszcze raz powtarzam, zagłosowałbym za każdą poprawką, ale nie mogę, bo nie ma źródła. Czy w dzielnicach nie są potrzebne te drobne sprawy? No tak, są potrzebne. I tu pan prezydent zgodził się, powiedzieć na dobrą sprawę w 90% propozycje zadania w budżecie są pana prezydenta, a w niecałych 10 to jest. To są właśnie propozycje radnych zadań, które są właśnie tymi drobnymi, dzielnicowymi. Ja nie chcę tutaj kolegi przewodniczącego z ubiegłej kadencji Józefa, bo to porządny człowiek, tylko że no, trzeba troszkę pamiętać, no, troszkę trzeba pamiętać, co było, a co teraz jest. No, prawdą jest, że to są poprawki Platformy, na które zgodził się pan prezydent. No i cóż, no to co nam pozostaje? Albo się wyrzekły z tej Platformy? Nie, proszę Państwa, nie. Bo jest jakaś odpowiedzialność z całym szacunkiem do tych zadań, które się złożyli. Ale no, tak to wygląda dzisiaj. I ja myślę tak, że panie prezydencie, pan się na pewno, takie mam odczucie, wywiąże z tych poprawek, my pomożemy, żeby ci ludzie w dzielnicach nie powiedzieli, no widzicie, no, a kiwnęli was.
Nie, my dotruwamy. Tak sobie myślę, że my z panem prezydentem do końca kadencji dotruwamy. Wam też pomożemy, jak będzie trzeba. Ale no, nie pomożemy. Tylko pomożemy. Dziękuję bardzo. Pan radny Jaśkowiec, bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze pan Ptaszkiewicz, to jest ostatni głos w tej turze. Potem jeszcze będzie głos zewnątrz i odpowiedź strony prezydenckiej. Jeżeli będzie chęć na drugą turę, no to oczywiście tak. Jeżeli nie, będziemy głosowali 100 poprawek. Szanowni Państwo, oczywiście rano uchwalałem budżet, to jest odpowiedzialność, tak samo większość, która za tym budżetem głosuje. Ja rozumiem, że również Prawo i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za makabryczny budżet roku 2010, który doprowadził do ruiny finansów publicznych miasta. Była to wtedy nadmuchana bombka przedwyborczych obietnic, która eksplodowała w roku 2011 trochę naszych finansów. Ja wiem, że bierzecie Państwo za to odpowiedzialność. Dobrze, dzisiaj musimy te finanse naprawić. Jeden rok Waszych rządów. Natomiast jeżeli chodzi o konstruowanie poprawek, bo takich bombek małych można zrobić dużo. Mam pytanie do poprawki numer 27 pana radnego Pietrusa. Pan radny Pietrus proponuje przekazać 1 800 000 zł na zadania powierzone dzielnicom w zakresie remontów nawierzchni publicznych. Otóż takie zadania powierzone nie istnieje. Nie ma takich zadań. Mamy program zadań remontów dróg lokalnych i chodników, natomiast nie remontujemy nawierzchni chodnikowych. Powiem pytanie zasadnicze, jeżeli remontujemy nawierzchni chodnikowe, to ja rozumiem, że nie wymieniamy podbudowy w tych chodnikach i nie wymieniamy obrzeży, no bo do tego to się sprowadza. I takimi bezsensownymi poprawkami nadmuchaliście jak tą bombkę przedświąteczną budżet roku 2010 i zdetonowaliście to, powodując kryzys finansów. W jeden rok. Wiara Krakowowi, jeżeli w tym mieście będzie rządził Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Pan radny Gilas. Nie, ale ja powiedziałem już pan radny Magwitał, kilku do drugiej turze. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Może nie. Jest, ale krótko myślę, że bardziej formalnie. Dlatego, że tutaj w tej dyskusji pan przewodniczący Dziewiosława zwrócił uwagę, że ściąganie grupy potocznych środków z ochrony zdrowia, z przeciwdziałania alkoholizmowi jest niezgodne z przepisami, bo są to pieniądze znaczone. I to są oczywiście poprawki dotyczące pomocy młodzieżowym domom kultury, które chciałbym poprzeć. To są poprawki Klubu Rady Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy, tak abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, najlepiej by się prawnik tutaj wypowiedział, czy faktycznie tak jest, że te poprawki są złożone z naruszeniem przepisów prawa i chciałbym głosować za poprawkami, które są niezgodne z przepisami. Także bardzo proszę o tą informację od prawnika, czy możemy głosować, dlaczego nie możemy poprawki głosować, ale czy faktycznie jest tak, jak stwierdził przewodniczący klubu radnych działał, że nie można zdejmować środków z ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi, bo są to środki znaczone. Proszę o potwierdzenie tej informacji i jeszcze jedna sprawa, która tutaj podczas tej dyskusji. Podczas tej dyskusji już było powiedziane, że no, tak tego co mi pan przewodniczący prowadzący obrady, że niewłaściwe jest ściąganie środków rezerwa celowa zadania światowe. Oczywiście to też są źródła pozyskiwania środków wskazane przeze mnie, natomiast to akurat się nie zgodzę, dlatego że w drugiej oto poprawce pan prezydent, którą otrzymaliśmy wczoraj na komisji budżetowej, zdejmuje środki właśnie z tej rezerwy celowej zadania światowych, przekazując na zarządzanie kryzysowe. Więc mam przekonanie, że dobrze wskazałem te źródła i że ta poprawka zadania rezerwy celowej zadania światowej na kilkanaście milionów złotych zapisana w projekcie budżetu była właściwa, skoro sam pan prezydent o tę poprawkę zdejmuje wczoraj środki właśnie z tej rezerwy celowej zadań światowych, czyli z tego źródła środków, które ja wskazałem. I kolejna rzecz. No, pan prezydent oczywiście przyjął wszystkie poprawki Klubu Platformy Obywatelskiej w swojej autopoprawce, natomiast jeśli by chciał, by mógł, pewnie mógłby zrobić to z innymi poprawkami. Wszystkie poprawki, czy Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy radnych niezależnych, czy innych, pan prezydent znał i w drugiej autopoprawce, tak jak wczoraj ją złożył, dotyczącą tylko i wyłącznie przeniesienia środków z rezerwy celowej zadania światowe, również dobrze mógł zaspokoić inne poprawki. Widać, że nie chciał tego zrobić i nie zrobił, więc myślę, że tą sprawę też należy tutaj postawić jasno i żebyśmy też mieli tego świadomość i wiedzę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Ptaszkiewicz.
że zeszliśmy na te personalne tutaj ataki. Myślę, że to jest wyzwanie dla nas wszystkich, bo w sesji coraz lepiej nam się udaje pracować w procesowej laboratorycznej części. Mam nadzieję, że ten najbliższy rok taki będzie, że trochę z tej dzisiejszej atmosfery świątecznej zostanie. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście to jest daleka droga do tego, żebyśmy rozmawiali profesjonalnie o budżecie, o projekcie budżetu miasta, jako o zbiorze pewnych zadań według priorytetów, które ustalamy. Może to być nowe wyzwanie, żeby w 2013 roku pracować na budżecie do 2014 roku w nowej formule, żebyśmy może wspólnie nawet z częścią opozycyjnego klubu tutaj ustalimy, czy dyskutowali priorytety wcześniej, a potem już sam budżet nie był popisem indywidualnych poprawek po to, żeby zyskać parę oklasków z galerii. Tutaj nie o to chodzi. Ten budżet jest bardzo trudny. Jest on w wielu miejscach życzeniowych, w wielu miejscach projektowych. Myślę, że w tym roku będziemy weryfikować. I wiele tych zadań, które tutaj są, pewnie też będzie pewne pytanie, czy są zasadne, sensowne i możliwe do kontynuowania tak na dobrą sprawę. Natomiast obiektywnie rzecz ujmując, jest to dosyć zrównoważony w tej chwili budżet, który ujmuje zarówno igrzyska, które tutaj widzimy, ale także pozytywne kolory, inwestycji i pewnego koła zamachowego, które można pociągnąć, zbudować lepszy klimat podczas zyskiwania środków zewnętrznych, wybudowania tego obszaru zakupowego, również tych zadań lokalnych i bieżących. Ale pamiętajmy o tym, że to nie jest zbiór indywidualnych rzeczy, jest spełnia pewnych priorytetów i wyciągnijmy wnioski z tego, z tej dyskusji i z tego, co zrobiliśmy w ostatnim czasie, spróbujmy do nowego budżetu podejść w inny sposób. Ustalmy priorytety, pokazujmy o tym między klubami, jakie są priorytety dla miasta w 2014 roku. Zacznijmy pracę wcześniej, od września na przykład, i zróbmy ten budżet lepszy, nie podejmujmy tych personalnych ataków, bo to naprawdę nie trzeba ich budować. Dziękuję. Proszę Państwa, wzięło udział w dyskusji 25 radnych. Ja na tym zamknę pierwszą turę. No nie, ale cały czas są dwie osoby, Panie Radny. To cały czas będą, nie wiem. Proszę Państwa, ja już przedtem to mówiłem, no, gdzieś musimy zatrzymać. Oczywiście wrócimy do tego, jeżeli Państwa będzie taka wola. Ja jeszcze poproszę, ponieważ do głosu także zapisał się przedstawiciel inicjatywy Prawo do Miasta. Bardzo proszę, 4 minuty dla Pana, jeżeli takowy jest Pan, który się nie słuchał, Mateusz Czeczek. Tak? Bardzo proszę. 4 minuty dla Pana i potem oddamy po stronie prezydenckiej. Jeżeli Państwo uznacie, że to jest jeszcze niewystarczające, to będzie, no wiem, ale to dajmy teraz. Proszę bardzo Panu. Dzień dobry, Mateusz Czeczek, inicjatywa Prawo do Miasta. Chciałem odczytać list otwarty do prezydenta Najpierwskiego, który stworzyła inicjatywa Prawo do Miasta. 17 grudnia 2012. Z oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o podpisaniu przez Pana listu intencyjnego w sprawie podjęcia przez Kraków we współpracy ze Słowacją starań o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w roku 2022. Jesteśmy przekonani, że podobnie zareagowała większość mieszkańców Krakowa. Dlaczego? Żeby posłużyć się jedną z najczęściej używanych przez administrację i władze SAS, po prostu nas na to nie stać. Zadłużenie Krakowa zaciągnięte na inwestycje wynosi 2 miliardy 101 milionów złotych, czyli ponad 59% dochodów miasta. W połowie 2012 roku dług w przeliczeniu na mieszkańca wynosił 2715 zł. Również spółki miejskie zadłużone są ponad miarę. Ich skumulowane zadłużenie wynosi 1,7 miliarda złotych i o 400 milionów przewyższa ich kapitał. Trwające od wielu miesięcy balansowanie na granicy dopuszczalnych norm zadłużenia samo w sobie budzi obawy, więc informacja o zaangażowaniu się w tak kosztowne przedsięwzięcie, jakim jest organizacja zimowych igrzysk olimpijskich, rodzi nasz stanowczy sprzeciw. Dla przypomnienia, jakie kwoty wchodzą w grę. Przewidywany budżet na organizację zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku wynosi 4,8 miliarda euro, czyli prawie 20 miliardów złotych. Postrzegamy jako realne zagrożenie, że współfinansowanie przygotowań do tej imprezy pociągnie za sobą kolejne cięcia w ważnych społecznych obszarach oraz dalsze podwyżki podatków i opłat miejskich. Szczególnie bulwersujące jest to, że decyzja pociągająca za sobą tak daleko idące i kosztowne skutki podjęta została bez konsultacji z mieszkańcami, którzy o całej sprawie dowiedzieli się po fakcie.
istnieją liczne dane dowodzące, że organizowanie wielkich imprez sportowych powoduje długotrwałe negatywne skutki dla finansów i jakości życia miast organizatorów. Poza głoszącym kury optymistyczne slogany profesorem Szymonem Krasickim nie dopuszczono do głosu ekspertów, którzy mogliby przedstawić niezależne i rzetelne opinie. W związku z powyższym domagamy się przedstawienia opinii publicznej kosztorysu całości inwestycji z uwzględnieniem udziału gminy miejskiej Kraków oraz opartego na rzetelnych i sprawdzalnych danych wyliczenia przewidywanych zysków dla miasta. Domagamy się stworzenia przestrzeni dla merytorycznej debaty z zapewnieniem równego dostępu do argumentów za i przeciw, a w kolejnym kroku poddanie sprawy pod referendum. Przypominamy, że władza w mieście sprawują jego mieszkańcy, nie więc oni w sposób wiążący i ostateczny zadecydują o zaangażowaniu się Krakowa w starania o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Inicjatywa Prawo do Miasta. List podpisali również Adam Kalita, radny miejski, Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Anna Lipowska, Tęcz, prezeska Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Beata Zagmińska, psycholożka, aktywistka na rzecz zmiany społecznej, Cecylia Mali, dr Ewa Majewska, Instytut Kultury UJ, Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie UJ, S-Plot, Ewa Harkiewicz, Think Tank Feministyczny, Federacja Anarchistyczna Sekcja Kraków, Federacja Anarchistyczna Sekcja Czarna Galicja, Fundacja Autonomia, Fundacja Pro Animals, Korporacja HR, iBike Kraków.com, Julia Mach, radna dzielnicy, Klub Młodych Solidarnej Polski Kraków, Kolektyw Kiki Mora, Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna, Krytyka Polityczna Kurs w Krakowie, Krzysztof Wołoczko, Nowy Obywatel, Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda, Magazyn Miasta, Miasto Młodych Ludzi, Mirosław Winarski, radny miejski, Nowe Peryferie, Obywatel Mama, Polska Partia Socjalistyczna Kraków, Praktyka Teoretyczna, Republika Nowa, Dajna Miasta, Solidarna Polska, Okręg Krakowski, Stowarzyszenie KPI Obrony Praw Lokatorów, Stowarzyszenie Kraków Miasta Nowerów, Stowarzyszenie Mieszkańców Płaszów Myśliwska, Stowarzyszenie Mieszkańców Starego, Stowarzyszenie Tygar, Think Tank Feministyczny, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Zielonie 2004, Koło Krakowskie. Chciałbym również dodać, że podczas dzisiejszej sesji mają Państwo szansę zapobiec marnotrawieniu publicznych pieniędzy na promocję olimpiady, głosując za poprawkami radnych Gilarskiego i radnego Kality, przeznaczającymi te pieniądze na inne cele. Dziękuję bardzo, a to jeszcze czekam przed prawem głosu. Dziękuję bardzo. Prawie się Pan zmieścił w czasie. Dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy pierwszą turę. Poproszę stronę prezydencką o... Pan prezydent w pierwszej kolejności. Bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja sobie pozwolę odnieść się w sposób generalny do pewnej rzeczy. Otóż muszę powiedzieć, że w zasadzie co roku słyszę o tym, że mamy do czynienia z najgorszym budżetem, jaki istnieje. Dzięki tym najgorszym budżetom ci wszyscy, którzy przyjeżdżają do Krakowa, widzą, jak się miasto rozwija. Więc oby tak źle nadal było. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, jak Państwo wiecie, że budżet się składa z dwóch elementów, dochodów i wydatków. I to się musi zbilansować, bo inaczej nic z tego nie ma. Dochody mamy największe, jakie do tej pory były, przy czym są one obciążone różnymi rzeczami, które są albo zaszłościami typu spłata tych inwestycji, które już robiliśmy, albo bieżącymi wydatkami, które na nas zostały nałożone w ramach zadań zleconych. I to nam powoduje, że mamy mniejszą pulę przeznaczoną na inwestycje. Ale chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie. Ten budżet skonstruowaliśmy bardzo realistycznie. Jeżeli się będziemy to trzymać, to mamy pewność, że zostanie to wszystko wykonane. Zawsze. I nigdy nie miałem wątpliwości, że nie było, nie ma i nie będzie takiego budżetu, który by wszystkich zadowolił i w którym by nie brakło pieniędzy na coś, co ktoś sobie jeszcze wymyśli. To jest rzecz generalna. Rzecz druga dotycząca poprawek. Ja się nie będę ustosunkowywał do wszystkich poprawek. Proszę Państwa,
Tych poprawek była cała masa. Nieprawdą jest, że przyjąłem wszystkie poprawki Platformy Obywatelskiej, bo ich było znacznie więcej i zostało to wyselekcjonowane. To jest rzecz sprawa pierwsza. Druga rzecz. Część z tych poprawek, co zresztą pan radny stałowy podkreślił, pokrywała się z poprawkami, które inne kluby wniosły, a więc to nie można uznać, że są to tylko Platformy Obywatelskiej poprawki. Część z tych poprawek była niezgodnie z prawem robiona, co automatycznie je wykluczało. No tu chciałem powiedzieć, że te pieniądze na tak zwane korpowe to nie są środki znaczone. To są środki bardzo znaczone. I to jest bardzo ściśle powiedziane, na co je można wydać, a na co nie. I byśmy mieli tego świadomość, nie można sobie ich tak zdejmować, bo jest to pewna kwota, która musi być na niektóre rzeczy. Niektóre poprawki, o czym też było, były poprawkami wzajemnie wykluczającymi się, w związku z powyższym też jakby automatycznie odpadły. To byłaby druga część mojej wypowiedzi. Trzecia część dotyczy, tak miałem zamiar to powiedzieć, niezależnie od listu, który pan tutaj przed chwilą przeczytał. Proszę państwa, możemy sobie powiedzieć tak. Nic nie robimy i tkwimy w samozadowoleniu, albo coś chcemy osiągnąć. Żeby coś osiągnąć, to jak państwo, którzy funkcjonujecie w biznesie, czy prowadzicie jakąkolwiek działalność, wiecie, że trzeba najpierw włożyć pewne pieniądze, żeby potem osiągnąć rezultaty, które nam zależy. My łącznie z panem marszałkiem postanowiliśmy, że po 1,5 miliona złotych damy w tym roku. Rząd chyba daje 3 miliony albo 4. To jest wszystko na przygotowanie aplikacji, również na promocję. Na promocję dajemy dosyć mało środków w budżecie, a więc te środki wspomogą także promocję miasta. I jedna jeszcze bardzo istotna rzecz. Proszę państwa, wstępna analiza sytuacji inwestycyjnej, gdy idzie o olimpiadę, pokazuje, że Kraków jako miasto nie będzie inwestował w żadne więcej obiekty. Budujemy hale, które byśmy i tak budowali, ewentualnie będzie potrzebny stadion Wisły i na tym jest koniec. Jeżeli Akademia Wychowania Fizycznego otrzyma pieniądze ze środków unijnych i ministerstwa, to wybuduje jeszcze tory do Związka Szybkiego. Jeżeli nie, to są prowadzone rozmowy z Katowicami na ten temat. Idea olimpiady jest, proszę państwa, zupełnie jeszcze inna. I dobrze byłoby, gdyby państwo na to zwrócili uwagę. Mówię do państwa na to. Chodzi o to, że ta inwestycja w olimpiadę może nam przynieść olbrzymie korzyści, gdy idzie o całą infrastrukturę. Infrastrukturę komunikacyjną przede wszystkim. Port lotniczy, który sam się na razie rozwija, może otrzymać pewne wspomożenie. Infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa. To jest wszystko gdzieś tam przewidziane w dalekich planach. Jeżeli otrzymamy tą olimpiadę, to wszystko będzie przeniesione na okres wcześniejszy. I to jest nasz zysk. I tego, proszę państwa, się trzymajmy. To naprawdę nie są wyrzucone pieniądze, tym bardziej, że ich jest mało. Odnośnie jeszcze jednej rzeczy, może się, no co sobie tutaj zapisałem, ktoś z państwa mówił, aha, w tym liście było napisane o zadłużeniu ponad miarę. Nie ponad miarę, bo trzymamy się we wszystkich rygach, a jeżeli państwo byście chcieli coś bliżej o tym zadłużeniu, to polecam opinię Standard & Poor's ostatnią, która pokazuje sytuację miasta i rating miasta, który jest jeden z najlepszych w Polsce i taki maksymalny, jaki jest możliwy. Więc nie mówmy o zadłużeniu spółek, o zadłużeniu miasta i o tych wszystkich rzeczach. To jest wszystko trzymane w granicach, a rezultaty tego zadłużenia widzimy chodząc po mieście. Gdyby nie było tego zadłużenia, naprawdę by nie było większości rzeczy. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy w imieniu pana prezydenta jeszcze ktoś zabiera głos? Pan Skarbnik, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Stowarzyszenia Krajowego Miasta Krakowa. To jest tylko sprostowanie, mówię to do Pani Radnej Nowak. Bo ukuło się wśród Państwa Radnych, nie są przekazywane w opinii publicznej pojęcie, że dług Krakowa rośnie. Proszę mi pokazać, od którego roku rośnie. A jeśli rośnie, to dzięki czemu? Otóż od roku 2009 praktycznie dług Krakowa nie rośnie w wyrażeniu nominalnym, rozumiany jako wielkość zobowiązań dłużnych Krakowa, wynikających z jego udziału w rynku finansowym. W roku 2010-2011 wzrósł on, w 2011 wzrósł jedynie dlatego, że minister finansów w roku 2010, 23 grudnia nakazał do zadłużenia wynikającego z uczestnictwa gminy w rynku finansowym, zaciąganych kredytów, wyemitowanych obligacji, dodać to, co Wysoka Rada ma świadomość, bo uchwala wieloletnią prognozę finansową. Zabezpieczone było w kolejnych latach wieloletniej prognozie finansowej, a mianowicie umowy z odroczonym terminem płatności. Nakazał to zaliczyć, w związku z czym nasze zadłużenie, ale nie w sensie zadłużenie kredytowo-obligacyjne, tylko zobowiązania, które mają w części zabezpieczone i miały w tym momencie zabezpieczenie sfinansowania w wieloletniej prognozie finansowej, nagle musieliśmy wykonać. W roku 2012, o ile Państwo dobrze śledzicie to, co również ja z tej mównicy do Państwa mówię, przedstawiając projekt budżetu, a potem wykonanie z budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu w imieniu Pana Prezydenta. W roku 2012 planujemy obniżenie absolutnej wysokości zadłużenia do wysokości 2 miliardy 96 milionów. A w roku 2013, czyli tym, na który projekt omawiamy, przedstawiałem to na wykresach na slajdach. Proponujemy kolejne obniżenie zadłużenia miasta do poziomu 2 miliardy bodajże 70 tysięcy złotych. Czyli zadłużenie Krakowa w wyrażeniu bezwzględnym maleje. Maleje, a nie rośnie. Pokazywałem również, jak zadłużenie na jednego mieszkańca Krakowa na koniec roku 2013 w Krakowie będzie wyglądało na tle zadłużenia innych miast, 12 największych w Polsce. I my znajdujemy się na trzecim miejscu od końca tej listy. Na trzecim miejscu od końca z punktu widzenia obciążenia długiem mieszkańca Krakowa. I to również starałem się tutaj pokazać. Ci Państwo, którzy byli na prezentacji projektu, to tą tabelę widzieli. Natomiast tu nie ma nic do ukrycia. Jeśli Pan, przedstawiciel, który zabierał głos przed Panem Prezydentem, mówił o tym, że na pół roku zadłużenie Krakowa wyniosło tyle i tyle, bo myśmy 180 milionów złotych wyemitowali, zaciągnęli 100 milionów złotych w pierwszym półroczu, a na drugim półroczu to było liczone do dochodów z tego, ale drugie półrocze jest. I tutaj spłacamy zadłużenie, na które zaciągnęliśmy pieniądze w pierwszym półroczu. I teraz mamy spłatę zadłużenia do poziomu wynikającego z uchwalonego przez Wysoką Radę Budżetu. Oczywiście nikt nie jest w stanie ani Państwo zagwarantować, ani Pan Prezydent, ani ja jednej rzeczy, że ta część długu, która jest wyrażona w walutach obcych, będzie na poziomie założonego kursu do projektu budżetu na rok 2012, a potem 2013. Ale ta część się zmniejsza, ona już jest stosunkowo niewielka w łącznej kwocie długu. Stąd też i wpływ kursu walutowego na wielkość długu będzie coraz mniejszy. Obecnie to jest niespełna 10% łącznego zadłużenia dług zaciągnięty i obsługiwany w walutach obcych, to jest w frankach i euro. Dług zaciągnięty głównie w międzynarodowych instytucjach finansowych, których Polska jest członkiem,
i z tego tytułu traktowany na warunkach preferencyjnych w stosunku do kosztów obsługi kredytu rynkowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w imieniu strony prezydenckiej ktoś jeszcze? Nie widzę. W takim układzie, proszę Państwa, czy były zgłoszenia? Pierwszy był chyba Pan Radny Migdał, z tego co pamiętam. Nie, przepraszam, Pan Radny Pił był pierwszy. No dobrze, to jak Pan Radny Migdał gotów, to bardzo proszę. Zaczynamy drugą, która jest godzina 15. No, dopóki Państwo radni będą chcieli... Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, rzeczywiście kończymy. Ja mam tylko krótkie uwagi, które mi się tutaj nasunęły. Jeszcze raz, proszę Państwa, to jest budżet wyważony, spokojny na miarę potrzeb i nadania do naszych możliwości. Kolejny budżet, który jest budżetem trudnym. Pozwolę sobie tutaj zacytować, myślę, że nie będzie miał tutaj nic Pan Pawlany. Budżet ma jako budżet Panie Radny, który to Pan powiedział również w ten sam sposób, że budżet na miarę możliwości i tego się trzymajmy. Proszę Państwa, niepokoją mnie troszeczkę takie tutaj hasła, karny budżet, dolewam nad kolejnym budżetem. No my nie jesteśmy tutaj do ubolewania, bo mieszkańcy nie tego oczekują. Przede wszystkim oczekują jakichś konkretnych, rozsądnych tutaj działań i myślę, że te działania się dzieją. Ten budżet oczywiście nie zaspokaja wszystkich naszych, widzi mi się, nie zaspokaja naszych jakichś pomysłów, a takich pomysłów mam bardzo wiele. Każdy z nas wysłuchuje na dyżurach mieszkańców stron różnych i szkoły i przedszkola i przedsiębiorcy i wszyscy mają jakieś do nas tutaj uwagi i to musiałby być ten budżet rzeczywiście może na 10 miliardów i może byśmy to zaspokojili wszystkie. Budżet jest wyważony, zrównoważony, zaspokaja wszelkie podstawowe potrzeby i dzisiaj wiemy, w których miejscach brakuje pieniędzy. Wiemy to, proszę Państwa, Państwo wiecie, Pan Prezydent zakładał w budżecie, Biuro Budżetu to wszystko wie, Pan Skarbnik o tym też mówił. Wiemy, że są niedobory. Zrobione zostało na miarę możliwości. I te wszystkie potrzeby, które dostrzegamy, no niestety nie znajdują się w tym budżecie, ale podstawowe wszystkie potrzeby zostają zaspokojone w każdej materii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pan Radny, bardzo proszę. Poproszę listę, bo wiem, że nie jest. Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Państwo Radni. Szkoda, że nie było tu Pana Dominika Jaszczotka, który tak wspaniale mówił o tym w 2010 roku, jak to rządziło w Prawie i Sprawiedliwości, bo już słyszał, jak to Pan Minister zachwiał finansami publicznymi wszystkich gmin. Więc powiem króciutko, Panie Dominiku, kiedy byliśmy przejęli władzę, jeśli Pan gdziekolwiek słyszy, w 2010 roku, to 2009-2008 Platforma Obywatelska rządziła, kiedy Pan Prezydent miał nadzieję. Można było tego rozdawać. Pieniędzy było bardzo dużo w mieście i było wspaniałe. To były pierwsze dwa lata, potem nagle cała Platforma jakby się pogniewała na Pana Prezydenta, bo tych pieniędzy już przestało być. Myśmy przejęli władzę, myśmy za bardzo krótko, nie przeszkadzałem Panie Przewodniczący. Prosiłbym mnie. No. I później myśmy przejęli władzę. Proszę zobaczyć, co się stało w 2010 roku. Myśmy bardzo rezolutne dali poprawki, bardzo rozsądne i nie było one, bo widzieliśmy, że to był bardzo trudny punkt. Natomiast w 2011 roku, zobaczcie Państwo, to Państwo zgłaszając swoją poprawkę, przegłosują, zabraliście pieniądze z bieżącej obsługi puli, zabraliście pieniądze z ZIKIT-owi, który później musiał się wyklasyfikować, żeby zapłacić NPK. To Państwo spowodowaliście, że ten budżet w 2011 zaczął się chwiać i on jest do dzisiaj zakłony. Więc proszę nie mówić tutaj, że to było, to uważam, że to były bardzo rozsądne rządy Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku. Więc mówienie o czymkolwiek, czy kiedy Państwo usłyszeliście, co powiedział Pan Skarbnik rzeczach, które przygotował nam minister Rostowski, Państwo dzisiaj mamy tego efekt, że są odczuwane, to i mieszkańcy nasi odczuwają. Więc mówienie o czymś takim jest bardzo nie na miejscu.
jaką wykonał pan radny, bo tak naprawdę wiemy doskonale, gdzie wina leży, czy Ministerstwo Finansów nas stara się docisnąć, dokopać wszystkim gminom po to, żeby ten budżet państwowy jakoś się utrzymywał w normie. Więc to jest efektem działania. Więc bardzo proszę, żeby więcej takich insynuacji nie podawać przez pana. Dziękuję. Pan radny Pietus, ale to jest trzeci raz, także 5 minuty już można, bo już dwa razy było. Bardzo proszę, tylko 2 minuty. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja chciałem tylko sprawę bardzo ciężko. Utworzenie parku ratuszowego jest to nazwa zadania. Ja wiem, że park ratuszowy istnieje, dlatego ta nazwa została używa. Ale to jest nazwa zadania, więc panie radny, nikt się o mnie martwi. Wiem, że tak jest zorganizowany, ale nie wystarczający. Chciałem też podkreślić, że corocznie składam i uważam, że też brakuje takiego zadania jak remont i odnawianie murków familiarskich na terenie dzielnicy 18, uznane za zabytek przez konserwatora. Chcę też podkreślić, że nie zgadzam się tutaj z zdaniem pana przewodnictwa do tego, że wszystkie poprawki, które dotyczą ściągania pieniędzy z przeciwdziałania alkoholizmowi są niezgodne z prawem. Ponieważ ja uważam, że mam poprawkę zgodną z prawem, która przekazuje 800 tysięcy złotych na zwalczanie narkomanii. Wydaje mi się, że tam są za niskie środki przeznaczane przez gminę na ten cel. Jeszcze wracając też do uwagi pana Grzegorza Stawowego, że w poprawce, poprawce prezydenta są wymienione sprawy ratownictwa medycznego, zgadzam się, ale to nie są środki przeznaczone na grupę ratownictwa medycznego Rekwada, która, tak jak mówię, marnowane są w pewien sposób. Potencjał, którym ta grupa dysponuje, to jest takie pobortowie ratunkowe na motocyklach. Wydaje mi się, że tą inicjatywę należy wesprzeć. Jest to inicjatywa ratowania życia, więc jest to też priorytet, wydaje mi się, hierarchii naszych rozważań. I tutaj też uwaga pana radnego Jaśkowca, na remonty nawierzchni chodnikowych, to chodzi po prostu o remonty chodników. Jest to nazwa, którą ja nazywam w ten sposób zadanie. Jeżeli panu radnemu się nie podoba nazwa, może w trakcie roku zmienić tą nazwę zadania. A dodatkowo chcę jeszcze raz podkreślić pana radnego, nie było, nie wiem, czy teraz też jest, że istnieje uchwała o takiej nazwie, obowiązująca uchwała Rady Miasta Krakowa z 2006 roku i ja na nią się powołuję. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden temat, chciałem tylko podnieść. Istotny program systemu przeciwpowodziowego dla osiedli zagrożonych wylewaniem cieków wodnych na dzielnicy 18. Jest to też ważny problem, żebyśmy nie wracali do tematu, kiedy przyjdzie powód. Dziękuję. Dziękuję pan radny. Kościół. Do głosu zapisałem się jeszcze raz. Ja, czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Panie Przewodniczący, szanowni radni, drodzy państwo, no szkoda, że nie ma prezydenta i skarbnika, ale skrócę minimalnie swoją wypowiedź. Pan prezydent powiedział o firmie, która badała ostatnio Krakow Standardy Kultury, rzeczywiście pozytywnie wypowiedziała się na temat naszej możliwości. No jest bardzo dużo jeszcze rzeczy do sprzedania w Krakowie. Natomiast zapomniał dodać, że Kraków nie posiada płynności. Natomiast witając kolegę skarbnika, ja, że jestem tam jak sam w samorządzie, widziałem wiele interesów pana skarbnika i muszę powiedzieć, że jestem pełen uznania. Myślę, że jako klub opozycyjny, konstruktywny, na pewno nie będziemy w ciągu potępiać wszystkiego. Natomiast nie liczcie państwo na to, że będziemy ciągle siedzieć tam i milczeć. Nie mamy pana celu na mądrość, ale będziemy informować mieszkańców w tych sprawach, które będziemy uważali, że powinni być informowani. Muszą wiedzieć o działaniach, bo jednak co by nie było, w tej chwili koalicja jest potężna. Dziękuję. Dziękuję, po prostu zapisałem się jeszcze. Ja chciałem wyjaśnić, myślę, trzy jakieś albo nieporozumienia, albo niewłaściwe interpretacje. Po pierwsze, niewątpliwie od lat samorządy są niedofinansowane. Ja zrobiłem analizę, dzięki zresztą uprzejmości pana skarbnika, z której to analizę wynika, że od 1999 roku de facto niedofinansowanie zadań własnych, znaczy zadań zleconych samorządów jest na poziomie
30 do 36% i powiem tak, że zdziwilibyście się Państwo, kiedy to było największe. Nie będę przez, no, że tak powiem, na dzisiejsze święto szczegółowo wymieniał, ale każdy rząd mniej więcej tak samo się do tego przyczynia. Więc każdy, że tak powiem, były różne przysłowia, ale nie będę jakby też tego rozwijał. Każdy tutaj rząd nie dofinansowuje, bo ma te same problemy z brakiem środków. To po pierwsze. Po drugie, Komisja Nadzwyczajna do spraw finansów, która rok temu mniej więcej w tym czasie przedstawiała Państwu raport, jasno powiedziała, że efektem roku 2010 było przeniesienie kilkudziesięciu milionów złotych do spłaty w roku 2011. Było to jeden z problemów, który nam, który był powodem czy genezą problemów roku 2011. To też oznacza, kiedy te problemy pierwsze się zdarzyły. I trzecia sprawa. Przypomnę, że budżet na rok 2011 Rada Miasta Krakowa przegłosowała jednomyślnie. Tu wszyscy zagłosowali za tym budżetem. Stąd przerzucanie się odpowiedzialnością, no jest trochę dziwne, bo przecież wszyscy Państwo, wszyscyśmy za tym głosowali. Wydaje mi się, że też Panie Radny. Podsumowując, wydaje mi się, że po tych trzech godzinach, 2,5 godzinach dyskusji proponowałbym na tym zamknąć dyskusję. Jeżeli nie usłyszę żadnego głosu do głosu, to zamknę dyskusję, poproszę stronę prezydencką ewentualnie jakieś podsumowanie. Zrobimy krótką przerwę na przygotowanie. Tak, tak, jeszcze będzie wyjaśnienie spraw prawnych, ale najpierw no, chcę zamknąć dyskusję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę w imieniu Pana Prezydenta. Będę też prosił o wzmiankowaną przez Pana Gilarskiego prośbę o interpretację zapisów dotyczących tej przeznaczenia środków sportowego, bo rozumiem o to chodzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Sportu Kujawskiego Miasta Krakowa. Ja chciałem tylko ustosunkować się do tego, co mówił Pan Przewodniczący Kosioł w ostatniej części swojego wystąpienia. Mianowicie tak nie bardzo zrozumiałem, czy zostałem przygany ze strony Pana Przewodniczącego, czy też nie wyglądało. A to dziękuję bardzo. To nie było takie jednoznaczne. Ja to przyjąłem jako przygany. Też w tym samorządzie pracuję nie krócej niż Pan Przewodniczący i spotykaliśmy się od początku praktycznie rzecz biorąc. Natomiast druga sprawa, ja bym osobiście, tak jak już mówiłem rok temu, kiedy kwestionowana była ocena firmy ratingowej, tej, która nas ratinguje od 1997 roku, to jest firmy Standard & Poor's, w kontekście pewnych międzynarodowych wydarzeń, ja osobiście jednak do tej oceny przywiązuję istotną rolę. Istotną, bowiem nie. Jeżeli chodzi o emisję obligacji, bądź o przetarg na kredyt, który Wysoka Rada uchwala, to firmy, które zgłaszają się, banki, w pierwszej kolejności interesują się oceną ratingową. Ocena ratingowa pozwala im bowiem odróżnić poziom śmieciowy od poziomu inwestycyjnego. I koszt kredytu, jak również koszt emisji obligacji dla poziomu inwestycyjnego będzie zawsze zdecydowanie niższy niż dla poziomu śmieciowego. Poziom śmieciowy to jest 2B w dół. I tego poziomu nigdy od początku nie osiągnęliśmy. Co więcej, zawsze mieliśmy 3B, potem 3B z plusem. W pewnym momencie ocena perspektywa pozytywna, stabilna została zmieniona na negatywną, a od 2005 roku mamy A- z perspektywą stabilną i ta niezruszana. Czy płynność nasza była podnoszona przez Standard & Poor's? Ale istota ich problemu polegała na pytaniach, które zostały nam udzielone podczas telekonferencji, odpowiedzi, która została udzielona, którą również wzięli pod uwagę. A mianowicie oni powiedzieli, tak, w tej chwili problemem globalnym jest problem płynności. To i tak sobie nieźle z tym radę dajecie. Problem płynności jest problemem zarówno Komisji Europejskiej, jak i problemem budżetu państwa, jak i problemem budżetu miasta. Powiedzieć panu, gdybyśmy otrzymali z Komisji Europejskiej w tym roku 56 milionów złotych refundacji za płatność ostateczną, to nasza sytuacja finansowa z punktu widzenia płynności byłaby o wiele lepsza niż jest.
Gdybyśmy otrzymali z budżetu państwa wtedy, kiedy powinniśmy otrzymywać pewne transfery bezpośrednie, to sytuacja, tak jak w poprzednich latach, przykładowo udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywaliśmy nieco wcześniej niż wynosi ustawowy termin otrzymania tych dochodów. A skoro obecnie otrzymujemy w ostatnim dniu, o którym mówi ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to oznacza, że w międzyczasie musimy znajdować swoje środki pieniędzy. A nie da się wykreować w trybie woli politycznej dodatkowych dochodów. I to jest ten ból, który towarzyszy związkom publiczno-prawnym. Albo strona dochodów jest zawyżona, w tym roku, tak jak pan prezydent mówił, robiliśmy wszystko, aby ta strona dochodów była stroną realną. Żebyśmy nie doprowadzali się do takich sytuacji, w której trzeba niestety ale płatności przesunąć. Ten rok prawdopodobnie nie będzie jeszcze taki, jaki planujemy, że będzie rok 2013, mimo że będzie on rokiem, w którym wyrzeczenia, jak państwo tu sygnalizujecie, są dość powszechnym zjawiskiem w naszym budżecie, bo nas na tyle stać, na ile zbierzemy dochody. Nie sztuka jest prowadzić do budżetu i zawrzeć zobowiązania na dodatkowe zadania, na które dochodów nie będzie, a zatem nie będzie środków, aby zobowiązanie przekształcić w wydatek. Bo wtedy tymi zobowiązaniami trzeba przejść na rok następny i pomniejszyć możliwości realizacji zadań w roku przyszłym. I to jest żadne rozwiązanie. Dlatego też urealnienie, a potem w miarę wpływu ponadplanowych dochodów wprowadzanie zadań, o których mogą objaśnienia również do budżetu. Pan prezydent zawarł tam na swoim zakładzie 1.2 te zadania, które w sytuacji ponadplanowych dochodów będą wprowadzane do budżetu. Żebyśmy wszyscy mieli jasność, na co nas stać i na co nas będzie stać, jeśli dochody będą wyższe niż te, które planujemy. Ale nie da się zaplanować od razu dochodów przewyższających w sposób istotny to, co realne jest do osiągnięcia, po to tylko, żeby zaciągnąć zobowiązania w stosunku do tych zadań, które chcemy za wszelką cenę wprowadzić do budżetu. I w tej chwili taka została metoda rygorystyczna w porównaniu z latami poprzednimi przyjęta przy konstrukcji budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób odbyliśmy drugie czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2013. Ja teraz zaproponuję, abyśmy przeprowadzili drugie czytanie uchwały dotyczącej WPR-u, czyli dyskusję nad poprawkami, a potem około 16, mam nadzieję, uda nam się przeprowadzić blok głosowań, to znaczy poprawki do budżetu i budżet, poprawki do WPR-u i WPR. Jeżeli nie usłyszę żadnych zastrzeżeń, to tak to będziemy robić. Rozumiem, nie ma zastrzeżeń. W takim razie stwierdzam odbycie drugiego czytania, głosowanie za chwilę w bloku głosowań.